Przechodzimy do uchwały ustalenia nazw ulic we wsiach na Dolnice Małe, na Dolnice Wielkie, Dobrzykowice i Jeszkowice. Komisja i opinia? Pozytywnie. Czytamy projekt uchwały. Biegnie od ulicy Wrocławskiej, działka numer 263 w kierunku południowym do roku, działka numer 261. Wierzchowica, ulica Wiosenna. Działka numer 335, biegnie od ulicy Leśnej, działka numer 173. Pomiędzy drogami 303 przez 10, 303 przez 9, 303 przez 8, 303 przez 7, a 304 w kierunku wschodnim do działki numer 303 przez 6. Na Dolnice Małe, ulica Letnia. Działka numer 148 przez 9. Biegnie od zaszerzenia drogi gminnej działka numer 148 przez 8 w kierunku zachodnim do działki numer 148 przez 2. Na Dolnice Wielkie, ulica Działkowa, działka numer 126 przez 15. Biegnie od ulicy Szerszej, działka numer 125 w kierunku północno-zachodnim do działki numer 126 przez 13. Następnie biegnie w kierunku północnym do działki numer 126 przez 9. Ulica Wesoła. Działka numer 100 przez 21, biegnie do ulicy Wrocławskiej, działka o numer 94 w kierunku północno-wschodnim, do działek o numerach 133 przez 33 oraz 134 3 przez 34. Paragraf 2. Położenie ulicy i przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik numer 1, 2, 3, 4 oraz 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyrażenia wydaje gminy Rzemnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ułożenia w dzienniku urzędowego do składu leżąckiego. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania, które jest zaopiniowanie pozytywnym projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejna uchwała zmiana uchwały nr 31/278/2013 Rady Gminy Rzemnica z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy Dersina Dolnice Wielkie. Komisja? Pozytywnie. Są pytania? Czytamy projekt uchwały. Projekt uchwały uchwały zmiany uchwały nr 31/278/2013 Rady Gminy Rzemnica z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy Dersina Dolnice Wielkie. Rada Gminy Rzemnica uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, punkt pierwszy uchwały nr 31/278/2013 Rady Gminy Rzemnica z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy Dersina Dolnice Wielkie otrzymuje brzmienie. Ulica Myśliwska, działki o numerach 320/209 i 320/14, dzielni od działki nr 320/18 w kierunku północno-wschodnim, następnie na rozdzielnie działki nr 320/160, dzielni w kierunku północnym do działki nr 34. Paragraf 2. Położenie ulicy i przebieg sytuacyjny. I przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1 na niższej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wydarza się w budowie gminy Rzemnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w dzienniku urzędowego województwa dolnośląskiego. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest zaopiniowaniem pozytywnym projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/278/2013 Rady Gminy Rzemnica z dnia 28.11.2013 w sprawie nadania na ulicy we wsi na Dolnice Wielkie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejna ustalenia nazwy ulicy we wsi na Dolnice Wielkie. Komisja. Pozytywnie. Czytamy projekt. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi na Dolnice Wielkie. Rada Gminy Rzemnica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustalić nazwę ulic we wsi na Dolnice Wielkie. Ulica Muflonowa, działki nr 320/211 i 320/213. Biegnie od działki nr 320/209 pomiędzy działkami 320/161 i 320/149 w kierunku północno-zachodnim do działki 320/145. Następnie biegnie w kierunku północnym przecinając działkę nr 320/209 do działki nr 34. Ulica Jelenia, działki nr 320/12 i 320/10 biegnie od działki nr 320/115 pomiędzy działkami 320/133 i 320/135 w kierunku wschodnim przecinając działkę nr 320/211.
15, następnie wyjdzie z działką 320/10 do działki nr 320/39. Ulica Jarząbkowa, działka nr 320/17, jedzie od działki nr 320/218 pomiędzy działkami 320/192 i 320/8 w kierunku południowo-wschodnim do działki nr 320/219. Ulica Niedźwiedzia, działka nr 320/209 i 320/215, jedzie od działki nr 320/216 pomiędzy działkami 320/118 i 320/180 w kierunku wschodnim do działki nr 320/219. Ulica Łowiecka, działka nr 320/208, biegnie od działki 320/209 w kierunku północno-wschodnim do działki nr 320/219. Ulica Żółża, działka nr 320/207, biegnie od działki nr 320/209 pomiędzy działkami nr 320/196 i 320/187 w kierunku południowo-wschodnim do działki nr 320/217. Paragraf 2. Położenie ulic i ich przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały dopiero się wydarzy w Niedrzewnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w limitu urzędowym województwa dolnośląskiego. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za opiniowaniem pozytywnym projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi na Dolice Wielkie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejna uchwała dotycząca regulaminu. Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych terenów sportowych położonych na terenie gminy Czernica. Kto referuje? Ja mam pytanie. Masz pytanie? No może ktoś powie, czy robił uchwałę. Najpierw. Pani Morkowicza Gąbrowska, tak? Dobrze. Ale to dobrze. No, nie, pani Pani Bernard. Nie, uzgodnienie bardzo brak. Pewne. Ale to ja nie schowałam ten regulamin, tylko tutaj troszeczkę się nie zrozumieliśmy, bo akurat w przypadku Czernicy jestem rekreacyjno-sportowy. Trudno jest tam powiesić taki regulamin przy altance, gdzie odbywają się imprezy, czy ogniska, czy imprezy rekreacyjne. I regulamin dostosuje właśnie do punktów walenia ognisk, do odnoszenia opakowań szklanych. Ja wiem, że mam na celu chociażby znoszenie piwa, ale nie wiem, matki też noszą, nie wiem, opakowania szklane do mleka dla dzieci na tereny placu. Soczki, kubusie, wszystkiego rodzaju. Są na przykład w postawach, gdzie są te stoliki takie rekreacyjne, wpisane, one tam też zamawialiśmy w ramach projektu tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, też podobne urządzenia. I to troszeczkę mija się z tą naszą intencją, bo ten regulamin na pewno obowiązywałby na ogniku, nie wiem, podam jako jest regulamin, natomiast na naszych boiskach. Nie, nasze tereny nasze rekreacyjne, bo to jest tylko boiska, bo są w całości objęte takie nawet parów na miejscu, tak? A mówię, że taki jest taki, kto odbywał ten regulamin. Ale jest pytanie, czy któraś z komisji to opiniowała? Nie, nie, nie. A kto z pracowników merytorycznych? Nie wiem, bo to nie ma. Pani Beata Pernet, myślę, że. Bo ja tego też nie podpisywałem. Dla do komisji oświaty proponuję i następnej sesji. To bo nam zależało na tej sesji, bo komisja oświaty dopiero będzie w połowie września. To nie szkoda. Ale komisja powinna się wykazać. W wrześniu będzie dopiero do rządu. Ale żeby to był regulamin terenów sportowo-rekreacyjnych. Nie, nie, że tylko rekreacyjnych również, nie? To będzie ja myślę, Pani Przewodnicząca. Ja przypominam sobie, że Pani chyba tutaj radna Skamienica zgłaszała sobie, że należy opracować taki regulamin. Ja właśnie Boska nazwę nie tłumaczę. Pani Ślibowska, wiem, że Ślibowska jest, tak?
wspólnie z panią radczynią, no ale tutaj no tak, no, ale okazuje się, że... Jeżeli już są wątpliwości na tym początku, że trzeba to usprawnić. Panie przewodniczący, ja myślę, że dobrze, że przyjdzie teraz pracownik merytoryczny, bo te wątpliwości zostaną tutaj, się ujawnią, a na Komisję Oświaty my też poprosimy pracownika merytorycznego, plus teraz okaże się, jakie tutaj mają radni wątpliwości, żeby już Komisja Oświaty też ujęła to. No, dobrze. Do Komisji Oświaty, o jakie tereny chodzi, w jakich miejscowościach, czym dysponujemy. Bo na przykład u pana będzie boisko i na takim boisku taki regulamin się straci, bo ono będzie ogrodzone, prawda, w Dobrzykowicach. Natomiast Radowice, chyba Chrząstawa, Czernica mają takie rekreacyjne... My potrzebujemy do parku. Czyli co, tu się nie dał opracować jeden regulamin, tylko... To musi być jeszcze na tereny sportowo-rekreacyjne i na sportowe. Prace zawsze mają. Prace zawsze mają. Ornik też ma, więc tylko też. Ale ona ma taką sportową, tak żeś mi was kaszykowała pod sportową. No prosiła o rekreacyjne sportowe może. Ale u nas park to nie tylko sportowe. To chodzi, bo to ale czy regulamin parku? Ale też takiego? Musi być jakiś regulamin. Chociaż przestrzeganie pewnych zasad, które przypadka nie ma. No tak, ale to jest połączone z placem zabaw i jeszcze zamknięcie jak na Roka, czy Skorola. W parkach wrocławskich trudno się włożyć. No, ale w parkach też są regulaminy, w parku się nie dobra, nie o tej proszę. Nie chodzi o... Trudno będzie podejrzewać taki regulamin napisać osobie, która jakby nie jest na koncepcji danego miejsca. Czyli uważam, że każdy gremium, każda miejscowość, jeżeli ma taki plac, powinna przynajmniej w zarysie napisać, jakie ma oczekiwania w stosunku do tego regulaminu, czyli co przewidują się plac. I dopiero taki regulamin może być opracowany, bo inaczej to będzie zawsze rozwinięte z intencjami właśnie poszczególnej miejscowości. To tak, czyli pan tu sugeruje, żeby jednak czy sołtysi, tak. Czy sądy z radnym jakieś propozycje do konkretnego sołtysa do komisji komisji jakiś tam termin opracować i nie ma sensu, żeby dzisiaj ktoś już i wobec i tego omawiać. Tak, i panie wójcie, i wtedy do komisji oświaty, będzie pani tutaj przedstawiła. Proszę, w dopiero połowie września, bo teraz mamy wyjazdową, to jest cały dzień. Czyli do 10 września, żeby takie propozycje spłynęły, ale najlepiej do pani nie te wyjazdy. Tak, bo teraz mamy wyjazdową, to jest cały dzień. Proszę, że na razie. Że to, że sołtys czy Rada Sołecka ustalą sobie jakieś założenia, też nie mają wiedzy do końca, czy to jest zgodne z prawem, co powinno jeszcze tak być. Choć osoba nie zajmie się pracownik merytorycznym, dobrze, ale przynajmniej stworzą jakiś zarys, co tam będzie się działo. No to nie pytanie do pani Szymborskiej, jak to się stało, że żadna komisja... Kto to wie, co tam się dzieje? Że żadna komisja nie omawiała projektu tego regulaminu. To było na poprzedniej komisji wspólnej, a my nie doczekaliśmy. Nie było na to. Nie było. W porządku obrad, ale jeśli go zgadam, jest taka prośba, bo okazuje się, że trzeba jeszcze do tej uchwały wrócić. I tutaj jest taka propozycja, żeby do 10 września były zbierane czy składane do pani wnioski do tych regulaminów w poszczególnych miejscowościach. I wtedy wspólnie z Komisją Oświaty skonstruujecie takie regulaminy, które już będą stricte do tych miejscowości i do tych oczekiwań, które w tych miejscowościach są. Bo ten regulamin, który ja szkic sporządziłem, był skonsultowany z obiema paniami radczyniami. Tak, no to nam chodzi o regulamin do obiektu sportowo rekreacyjny, czyli jeżeli mamy na przykład park w Kamieńcu, to dla całego parku jeden regulamin, a jeżeli mamy na przykład takie tereny... A to plac zabaw osobny, tak. Nie, tu chodzi o to, żeby oddzielnie do sportu rekreacyjnego. Czemu by to było? Ale nie jest to konstruowane na przykład. Na przykład na Radzie, jak Chrząstawa Mała ma teraz plac wielo,
ale na tych terenach, tam gdzie są stoliki i gdzie będą przesiadywać mieszkańcy, no to to już się nie mogę. Są ku temu oznaczone też miejsca, nie? Ewentualnie zarząd, że miejsca będą oznaczone. Gryda. Ale ja bym nie chciał, żeby każda miejscowość miała inny regulamin. Ten regulamin to należałoby tak sporządzić, żeby on pasował do wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych, do obiektów sportowych oddzielnie, ale nie tak, że każda wieś inny regulamin. Panie Bosie, przynajmniej tylko dwa regulaminy, boiska sportowe i rekreacyjne i koniec. Bo tak to nie ma sensu. Propozycja do pani Liliany, 15 Komisja Oświaty jest. To tak, żeby urząd rejonowy sołtysów wszystkich, nie? Może najpierw a państwo się ustosunkuje, to właśnie, tak, to jest najbezpieczniej. Można i tak. Ale słuchajcie, tak wracając do regulaminu obrad, to jest tak, że się zgłasza. Przepraszam. Dobrze, Piotrze. Chciałbym, że z kancelaria terenu naszej gminy, każde miejsce, które powstało, przy bardzo dużym udziale pracy społecznej, więc są gremia, które są gremiami założycielskimi tych miejsc, można tak powiedzieć. I każde takie miejsce, te gremia mają pewne wyobrażenie, jak to będzie funkcjonowało i co chcą, żeby na tym placu było. Więc uważam, że powinno to być zrobione właśnie w ten sposób, że te gremia wysuwają propozycje takiego regulaminu, co tam ma być zawarte. Siłą rzeczy powinno to być zróżnicowane i nie jedno nie dla wszystkich miejscowości, bo będą różne elementy, które na jednych klasach będą występowały, na innych nie będą występowały. Natomiast jak robią pani tutaj prawnik głowy, żeby jakby organizator nie poniosła fantazję i żeby nie rozumieć się z przepisami ogólnymi prawa, jeżeli prawo załóżmy, w cudzysłowie zabrania palenia ognisk, to żeby nie zawrzeć takich rzeczy w regulaminie. Natomiast jeżeli prawo coś dopuszcza i organizatorzy takiego miejsca chcieliby, żeby tak to funkcjonowało, to żeby to po prostu konkludując. Myślę, że powinna być piłka po stronie organizatorów takich miejsc, żeby powiedzieli, jak sobie wyobrażają taki program. Ale jak coś napisze, nie wolno wiedzieć, jak pochodzą, to ja się też zapytać. Ale słuchajcie, ile tych różnych regulaminów wtedy zlecać, jakie koszty będą? Dobra, proszę państwa, pan mamy ustalone. Do 10 do pani wnioski, 15 komisja, pan mamy uchwałę. Panie przewodniczący, jeszcze 15 w połowie. Do 10 w każdym razie wniosek. Dobrze, proszę państwa, w związku z tym wycofujemy z porządku spotkania uchwałę dotyczącą korzystania na zarówno dostępnych terenów sportowych. Formalnie poddaję pod głosowanie, kto jest za usunięciem z porządku spotkania tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminy. Panie Robercie, niech pan wyjaśni radzie, o co. Proszę państwa, może króciutko w ten sposób zacznę. Tak naprawdę jest to czysta formalność wynikająca z ustawy o drogach publicznych. Zebraliśmy w całość przepisy, dokumenty, które w części szukaliśmy w archiwach, w części mieliśmy. Także ten dokument ma być takim jak gdyby porządkującym sprawy z tym związane. Toczą się jeszcze postępowania pod szczeblem odrębne. Niemniej jednak to jest ten główny trzon, 90-kilka wręcz procent dróg, które tutaj wskazujemy i tu ujmujemy, to właśnie mają być te drogi. Natomiast te pozostałe rzeczy, jeżeli się będą pojawiać, czy będziemy dodatkowe zaliczać, będziemy w sensie wskazywać, że państwo zaliczą, bo to państwo macie uprawnienia w formie uchwały, wówczas one będą sukcesywnie do państwa docierały. To jest taka, nazwijmy to, główna, jednocześnie jakby porządkująca sprawy, no bodajże do 87 roku. Pytania? Ja mam pytanie, bo tutaj paragraf pierwszy mówi, że po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Rozowskiego zalicza się do kategorii gminy drogi opisanych w tabeli stanowiącej załącznik numer
napisałam jeszcze na maila wszystko. Bo tego jest dużo. Na mailu. Dużo wcześniej, nie teraz. Tak, na tamtą komisję. Aha. Przekazała tak pani sekretariatu. Aha, czyli to nie uległo zmianie. Nie. I komisja. Komisja. Dlatego masz dalej ktoś, czy? Tak. A tutaj było kiedyś kilkakrotnie mowa o przejęciu dróg gminnych, raczej dróg powiatowych przez gminę. Przez którą? Czy na ten temat jest coś wiadomo? Przez którą gminę? Nie. Po prostu powiat chciał te drogi, które są powiatowe, przekazać. Słuchaj, ja wiem, co by się chcieli pozbyć. Ale nie jest... Panie Przewodniczący, Panie Sołtysie, to jedno z drugim... Nie ma związku. To jest jedno z drugim nie ma sprawy. Oczywiście. Dobrze, można przeczytać projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminy oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminy. Rada Gminy Czernica Opola następuje. Paragraf pierwszy. Po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu wrocławskiego zaliczenia do kategorii dróg gminy drogi opisane w zaliczeniu znalezionej załącznik nr 1 czy mniejszych uchwałów. Paragraf 2. Ustala się przebieg istniejących dróg gminy opisane w zaliczeniu znalezionej załącznik nr 2 czy mniejszych uchwałów. Paragraf 3. Drogi, o których mowa w paragrafie pierwszym i drugim, zostały przedstawione prawnicznie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały w zakresie wydarzenia Czernica. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za opiniowanie pozytywnym projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Kolejna uchwała, uchwała dotycząca trybu i szczegółów kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Proszę Państwa, w tej sprawie na poprzedniej komisji wspólnej był Pan z Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył bardzo ten temat. Także nie ukrywam, że przyjęcie tej uchwały pozwoli nam być może rozwiązać problem dotyczący budowy sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów, tak zwany lokalny grup inicjatywy. Chcemy ją dostosować. Także jeszcze te kryteria oceny troszeczkę na najbliższą sesję, bo wiem, że raczej nie była na urlopie. Dzisiaj tylko przybyła w czasie urlopu, żeby obsłużyć tą sesję, ale już musiała wyjeżdżać. I na sesji załączniki zostaną tylko troszeczkę zmienione, dostosowane na naszych oczach. Ale jeszcze wszystko jest. Głosowanie. Chodzi o tą punktację w poszczególnych obszarach, tak? Tak, tak. Ale pan sekretarz nie powiedział wszystkiego, że również na poprzedniej komisji wspólnej, jeżeli chodzi o kryteria realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, sołtysi byli zobowiązani, że dokona się konsultacji społecznych na zebraniach miejskich na początku września i będą składać te wnioski tutaj do sekretariatu, a potem również rozważyli Komisję Oświaty i Spraw Społecznych. Tak rozmawialiśmy na ostatniej komisji wspólnej, chyba że się coś zmieniło. Nie, myślę, że faktycznie tak zostało powiedziane, natomiast ten punkt po prostu nie zszedł z posiedzenia tej sesji, ale faktycznie poczekajmy do września. Do tych konsultacji. Tak, do tych konsultacji i wtedy już całościowo we wrześniu przyjmiemy. Może nie ma kandydacji służby. Tak, bo o tym mówiliśmy na poprzednim. Zgadza się Pani Przewodnicząca, jest racja, że miało być rozmawiane z konsultacją. Do tematu wrócimy. Razem z konsultacjami statutowymi na zebraniu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także też wystąpimy też w punktu stosunkowym spotkania. Już nie będę głosował, bo myślę, że jesteśmy zgodni. Kolejne przystąpienie do sporządzenia miejsca wykonywanego zagrożenia przestrzennego w Sieciostała Wielka przy ulicy. Komisja? Tutaj mam rozmowę potrzebujemy. Rozmawiamy o pomoc. Tak. Celem przystąpienia do tego planu miejscowego jest projekt budowy czy przebudowy mostu na rzece Kraniczna między Chrząstałą Małą a Chrząstałą Wielką. Myślę, że parę zdań powie pan sekretarz. No ja to jeszcze. Tak, to nie pasuje.
To jest rysunek studium. To pokazuje tereny przymusowe, czyli tereny wyrobisk. Aktualne parki miejscowe wygląda to w ten sposób. Jak się chodzi dokładnie o ten moment tutaj, przejścia komunikacji Krząstawą Małą, a Krząstawą Wielką. Planie miejscowym Krząstawy Wielkiej, które Państwo teraz widzicie, ta droga idzie tutaj po nabrzeżu tych dwóch wyrobisk. Będąc w terenie, z panem Robertem Makiją stwierdziliśmy, że no niestety nie możemy tak poprowadzić tej drogi. Ona musi być lekko wygięta tutaj po terenach rolnych, dlatego przystąpieniem mieliśmy większy teren, tutaj zaznaczony tutaj na czerwono. Początkowo ten teren przystąpienia miał obejmować te tereny rolne po lewej stronie i tereny zaznaczone na niebiesko, czyli te tereny wyrobisk. Natomiast po konsultacji, to jest z Robertem Makiją, z panem sekretarzem, mówiliśmy też teren drogi 5KD. To jest droga, która powstała jeszcze w momencie uchwalenia tego planu miejscowego na podstawie studium z 2007 roku. Ta droga ma około 12-15 metrów niektórych. A droga nie jest nam tak naprawdę potrzebna jako gminie, nie jest drogą strategiczną, więc przy okazji chcieliśmy też zmienić ten plan pod tym kątem i zmienić kategorię tej drogi, żeby gmina nie ponosiła kosztów wykupu przy podziale właścicieli. Ten biały teren tutaj po prawej stronie to jest teren działki, która nie jest objęta planem miejscowym. To jest działka 596/9. To jest oryginalny załącznik do zmiany planu miejscowego. Ta działka nie była objęta planem miejscowym, więc korzystając z okazji też dołączyliśmy ją do tego planu miejscowego, żeby po prostu zlikwidować wszystkie dziury, które są, a nie są pokryte planami miejscowymi. Ja mam pytanie, ten załącznik, on tutaj jest taki uporządkowany, to jest duże, bardzo stary załącznik. Mapa podkładowa jest... Podkładowa mapa jest stara. W związku z tym, że PZK teraz działa jak działa, czyli nie wydaje wam, że nie działa też dosyć, a pochwalił się serwery, no jest ciężko uzyskać cokolwiek od nich, więc przygotowaliśmy się mapami, które są na stanie użytkowym. To z całej sprawy to, że to jest pokład stary, nie nosi nic, bo to tak jak... Ale proszę mi powiedzieć, w planie zagospodarowania przestrzennego, to są zmiany, bierzecie pod uwagę, bo ja byłam u tego pana z Piaskopu i on mi powiedział, ja głośno mówię, więc się tym będę, że w zamian za oddanie tego kawałka, który będzie użytkowany przez użytkowników drogi, oni wymagają drogę wewnętrzną u nich między stawami. Czy to jest brane w planie, kiedy my tu zatwierdzimy ten plan, my pozbędziemy się mieszkańców Krząstawy drogi wewnętrznej, gdzie tam są pola i rolnicy mnie zlinczują za to, że oddałam drogę, a oni nie będą mieli dojazdu do własności. Znaczy na razie jest taki pomysł, żeby zlikwidować tutaj drogę 2KDR, ale ona jest drogą publiczną. Być może ona będzie miała zmienioną kategorię i będzie na przykład drogą wewnętrzną, ale tylko do tego momentu. Natomiast cały ten odcinek ale dobrze, może będzie zlikwidowany. Ale tam są pola właśnie. Jak się idzie do jazdy? Na ten moment nie jestem pani w stanie opowiedzieć, ponieważ to jest tylko przystąpienie do planu, tak? Sprawami merytorycznymi będziemy się dopiero zastanawiać, jak będzie już pan opracowywać ten plan. To znaczy, że teraz jak podejmiemy pozytywną opinię, rada, to wcale nie znaczy, że ta droga przyjdzie na własność, bo głównie chodzi o tą drogę, bo ci panowie mi powiedzieli wprost, oni chcą drogę dla siebie, w zamian za ziemię. Państwo podejmujecie uchwałę, czyli zgadzacie się na to, żeby plan był realizowany w tych granicach, na dzień dzisiejszy. Co będzie potem, to zobaczymy. No dobrze, ale głównie chodzi o drogę. Dobrze, Piotrek, później pan. Proszę Państwa, to jest początkowy etap. Na tym etapie to nie jesteśmy w stanie wymienić, kto tam będzie. Ale wiemy, po co to robimy. Ale wiemy, jakaś koncepcja. Widzisz to, bo na chwilę jakby cały czas trwają rozważania, co ma być. Fajnie, że tutaj pan sygnalizuje ten problem. Dzisiaj to zasygnalizował również Paweł. I myślę, że dojdziemy
do porozumienia na etapie, jak już na nowo. Bo w tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu. Będzie czas na uwagi, na wnioski, wyłożenia i tak dalej. I miejmy to na uwadze, co tutaj pani powiedziała. Bardzo dobrze, że pani to poruszyła ten temat, bo ja na przykład nie wiedziałem, że już dzisiaj dowiedziałem od kolegi, że mieszkańcy chcą, żeby ta droga pozostała. Oczywiście, jak najbardziej nie ma, nie zgadza się cała dziedzina na to, żeby droga poszła z prywatne ręce. Logika też jest w takim rozumowaniu, że jak przystępujemy do planu, powinniśmy się zastanawiać, czy jakieś konflikty nie spowodują, że to przystąpienie. Tutaj pan przewodniczący ma rację, ponieważ to są uwagi, o których nam przedstawiła tutaj pani radna z Trząstawy i my głosując nad prawda, tym planem musimy wiedzieć. My zagłosujemy, a potem się okaże, że nie zostały uwzględnione. Dlatego te sprawy powinny być dzisiaj jasno odpowiedziane. Bo ja też nie będę głosować, skoro nie będę wiedziała, czy te uwagi radnej są uwzględnione. To znaczy na tym etapie niekoniecznie, ale ja nie wyobrażam sobie uchwalenie planu, żeby ta droga stała się własnością tych panów, kiedy rolnicy muszą dostać się do gruntu. Jeżeli będzie złożony wniosek w tej sprawie, przy każdej procedurze wykonania planu miejscowego państwo będziecie rozstrzygać takiego planu. Najpierw rozstrzygają gruntu, a później państwo przy uchwalaniu planu miejscowego. Nie dopuścimy do tego, żeby tam niczego nie przesądzamy bez własnych to może, może zostać w takiej postaci, że ta droga dalej będzie funkcjonowała jako droga rolna, tak? Po prostu pod 2KD. Nikt tego nie mówi, że nie. Natomiast przede wszystkim chodzi nam o to, żeby tutaj drogę 6KD, tak? Czyli łączącą tą drogę 5KD z Chrząstawą Małą po prostu przesunąć w lewą stronę. To jest intencja przede wszystkim. A przy okazji zastanowimy się, co z innymi komunikacją. To przy okazji, po co cały ten teren jest tak objęty tutaj planem? Bo na dzień dzisiejszy to jest też taka sytuacja, że niejednokrotnie mieszkańcy mają problem, żeby przejechać, bo jest szlaba. Wybierane są opłaty na drodze gminnej. Właśnie tam, na terenie Piaskownicy. Dobrze, proszę, bo bardzo chcę nawiązać do tego, że tak, bo jej na to robimy, bo w tym drzwiach, to tylko, że ten teren, który nie jest objęty tam. Ja bym poprosił, jak mógł pan się przedstawić. Jerzy Gantur jest mieszkańcem gminy Czernica, mieszkańcą Stalina. To wszystko jest nagrywane, także już pan. Oczywiście. I ten teren, który nie jest objęty planem gospodarowania przestrzennego, jest tak naprawdę terenem należącym do pana, który ma teren kopalni. I tam już są też czynione prace kopalniane. Więc żeby to nie było tak, że fakt zostawiamy ten kawałek, ale w pewnym momencie pracy nad planem zagospodarowania. No jednak panu zależałoby na tym, że chciałby mieć tam drogę, ale postawił warunek, że on odda kawałek swojej działki za to, żeby tą resztę drogi mógł oddać. Jeżeli się nie dogadamy tutaj z inwestorami, to zawsze będziemy uważać panu osobę. No po prostu... To możliwości tutaj blokady inwestora są na pewno bardzo duże. Tak? Zawsze można zmienić załącznik graficzny o przystąpienie. Oczywiście, to nic tam nie szkodzi na planowanie. My chcemy plany robić porozumienie przede wszystkim z mieszkańcami, żeby dotarli do tego planu miejscowego. Tak? Chcemy, żeby oni byli na wyłożeniach, żeby składali wnioski, uwagi. Tak? Tego nie ma, bo jeszcze nie ma takiej świadomości, ale jest coraz większa. Natomiast my nie będziemy robić niczego po cichu, tak? Za plecami czyimiś, zwłaszcza mieszkańców. Nie ma takiej możliwości. Bo o tym decyduje wiele ludzi, wiele spotkań jest na ten temat. A na końcu zaczynacie państwo, będziecie wiedzieli, co uchwalacie. Tak? Więc to nie jest tak, że my chcemy coś zabrać i zlikwidować. Na razie chcemy przystąpić i zobaczyć, co da się zrobić. To jest dobra sprawa, gdyby doszło do struktury remont mostu. No tak, natomiast jeszcze bo z tym remontem mostu, no to też jest raczej ewidentna wina tego, że tam kontroluje tam transport nie odpowiedni do tego, tak? Więc częściowo ponosi za to winę Piaskownia. Dlatego nie rozumiem, dlatego mieszkańcy mają ponosić konsekwencje tego, że ktoś inny na to wpływa. No, mieszkańcy jeszcze nie ponoszą żadnej konsekwencji. No, ale to na przykład, że pana, bo mamy już most zniszczony, drogi zniszczone przez transport na tym. To chcę robić starostwo, tak? Żeby to im umożliwić, musimy zmienić plan miejscowy, tak? Nie możemy
umożliwić starostwu przebudowę mostu, nie zmieniając planu miejscowego. Natomiast odnosząc się do tego, co pan powiedział, że tam trwają już prace w ludzie, to prawda, ponieważ miasto ma już licencję od marszałka i oni to mogą robić, bez względu na to, czy oni tam zrobią plan miejscowy. I oni tak naprawdę mogą się poruszać drogami publicznymi i wywozić ten drogę. Tego nie zabroni. Żeby to nie był argument potem do tego, że skoro na przykład będzie plan zainstalowany, to znaczy ta część, którą on musi uzyskać, tak? Powiedzmy, że uzyska, czy nie będzie chciał wtedy kolejną część, bo to ułatwi mu dojazd z jednej części do drugiej. Jeżeli inwestor będzie chciał za dużo, to na pewno mu nie da. A ja mam pytanie, czy starostwo powiatowe zwróciło się do gminy właśnie, że będzie chciało robić przeprawę i stąd jest potrzebna zmiana planu? Pani musi odpowiedzieć pan sekretarz. Proszę Państwa, negocjacje ze starostą trwały. My, biorąc ich potrzeby, pismo wystosowaliśmy, że jesteśmy zainteresowani tą przeprawą, ale docelową, że wyasygnujemy na ten cel nawet z naszego budżetu w granicach 150 tysięcy i że jesteśmy gotowi, ale żebyśmy faktycznie byli gotowi de facto do zrobienia tej przeprawy, to musimy właśnie zrobić ten plan miejscowy, przesunąć, żeby nie wchodzić w drogą w tej chwili w jesioną, tylko musimy robić. No dobrze, ja wiem, bo Rada uchwalała 150 tysięcy właśnie na tą przeprawę. I o tym mamy. Ale odpowiedzi ze starostwa żadnej nie otrzymaliśmy. Nie, nie, jak masz jakaś odpowiedź, to poinformuję. No właśnie, bo też była sytuacja taka, odnośnie mostu, który jest ograniczeniem na 20 ton, że była zrobiona ekspertyza i na pewno był mostu bardzo zagrożona, teraz się okazuje, że on jeszcze, prawda, wytrzyma. Ale proszę Państwa, oto wyprzedzamy pewne ruchy. Chcemy przystąpić do zmiany miejscowego planu, żeby nie z naszej gminy nie można było tej przeprawy zrobić. Jeżeli starostwo zdecyduje się na zrobienie przeprawy docelowej, tylko taka nas interesuje, my musimy być gotowi. Jeżeli nie zrobimy tego przystąpienia do zmiany, nie zmienimy tego załącznika, to nie będziemy mogli tego zrealizować. To będzie po naszej gminie, że nie będziemy przygotowani. A ile czasu trwa procedura, żeby to właśnie zrealizować? Przewidzieliśmy na to około 10 tysięcy. Postaram się w maszynie. Do roku czasu. Znaczy akurat tutaj nie ma, na szczęście wszystkie tereny są już, znaczy może inaczej. To co Państwo widzicie w studiu, to są tereny rolne i tereny przemysłowe, czyli to co już tak naprawdę funkcjonuje w aktualnym planie miejscowym. Tam nie ma trzeciej klasy, więc nie będziemy musieli wysłać do ministra wniosku o odroczenie. Ten czas nam się skraca w planie miejscowym. Jest bardzo dużo szansa, że zrobimy to do roku czasu. Dobra, ale ekspertyza, jak długo pozwala jeszcze użytkować ten most? Przez 5 lat co roku ma być do przedłużenia. 5 lat. Tak, co roku przedłużamy. A pytanie jeszcze, bo tak, no my robimy wszystko, żeby ta przeprawa była docelowa, a jeżeli starostwo wyjdzie z założenia, że zrobi tymczasową na okres tylko remontu tego mostu, czy mamy jakiś wpływ na nich, żeby powiedzmy ich przekonać do tego, że interesuje nas tylko przeprawa już docelowa? Znaczy, proszę Państwa, zgodnie z tymi planami miejscowymi, które mamy, na podstawę mamy jedną, prędzej czy później, jeżeli nie ze starostwem, to sama musimy do tego tematu dojść. Dobra. Także nie czekamy już na starostwo, bo to jest nasze zadanie. Wiem o to chodzi. Wpływu nie mamy, ale tak musimy kiedyś ten głos. Ale chodzi o to, że w tym momencie starostwo, jeżeli się cofa z tej przeprawy, to się wycofamy po prostu z tych 150 tysięcy, skoro oczywiście obejść. Mostem z boku, co wydaje mi się, że będzie dużo droższe niż tutaj ta przeprawa. Jeżeli oni się wycofają z tej przeprawy, to się wycofają. Znaczy nie, ten argument, że prędzej czy później tak mieliśmy zrobić, czy wspólnie z powiatem, czy nie, to jest jakby pomogące, tak. Ma sens, żeby ten plan zrobić. Dobrze, czy są jeszcze jakieś... No ja myślę, że tutaj wszyscy są uspokojeni, że przystąpienie to nie jest jeszcze plan, jeżeli tutaj wszystkich interesów nie da się pogodzić, to na pewno tego planu nie przyjmiemy, bo jakby interes naszych mieszkańców jest najważniejszy. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że w uzasadnieniu, jak Państwo zauważyliście, nawet nie było podany obszar. Natomiast przystąpienie było robione wtedy, kiedy nie działa w Rosji, a w Rosji nie działa już ponad miesiąc czasu i to jest koszmar praca z tym systemem. Ale wczoraj zaczął działać taki program wspomagany w Rosji i ja to pomyślałem, to jest mniej więcej 77 hektarów. Ile hektarów?
też jeszcze wrócę do rolnictwa, tak jak Pan mówił, że tam są takie klasy ziemi. Jest rolnik z Chrząstawy Małej, rolnik, Pan Zielonka, który też ma tutaj właśnie tereny. On tam uprawia i mówi, że chciałby wiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli nawet droga miała być oddana, przekazana, zamieniona, czy nie wiem co, to żeby on miał dożywotni dostęp i jego dzieci do tej drogi, albo no żeby był też wzięty pod uwagę w rozmowach. Myślę, że tutaj jest kwestia już jak dla naszych prac planistycznych. Myślę, że tutaj finalnie nie zaprzepaści sprawy tej drogi. Podstawową zasadą uchwalania planu miejscowego jest dostęp komunikacyjny dla każdej działki. Musimy to rozwiązać w każdym planie. Nie ma możliwości, że ktoś nie miał dojazdu z tego przyjęcia. Panie, że to wyszło dzisiaj, panie, w momencie wykładania planów i tak dalej. Jak nie było jakichś konfliktów, przy ułożeniach i tak dalej. Więc dobrze, że to wyszło dzisiaj, a nie za pół roku przy pierwszym wyłożeniu. Więc myślę, że tutaj weźmie pod uwagę Państwa opinię. Trzeba pilnować daty składania uwag, a później samego wyłożenia. Ale ja już na dzień dzisiejszy, przepraszam, że zabiorę głos, na dzień dzisiejszy składam uwagę, że droga nie może być oddana. Bo już były takie zebrania wiejskie, jedną drogę chcieliśmy oddać bodajże panu Kopkowi sprzedać, to było tylko do jego działki. Wieś się nie zgodziła. Powiedziała, że to jeżeli zaczniemy już drogi sprzedawać gminne, no to niedługo siebie sprzedamy. Więc ja nie chcę ponieść odpowiedzialności, jak wcześniej nadmieniłam, że mnie zlinczowała ta wieś. Bo to jest wielka odpowiedzialność. No to jest wielka odpowiedzialność, ponieważ no, przy każdym planie miejscowym jest problem z komunikacją. Tak? Z jednej strony rozumiem ograniczenia, jeżeli chodzi o komunikację publiczną, bo to są wydatki gminy. Natomiast no, serce mówi nic innego, rozumiem co innego. Tak? Na pewno wszystkie interesy będą zabezpieczone, panie ministrze. Nie zrobimy nic, co będzie kolidowało z przepisami przede wszystkim. Będziemy słuchać mieszkańców, jeżeli chodzi o wnioski i uwagi składane. To tyle mogę powiedzieć. Ja już składam uwagi. No pani prawo, to prawda, jeszcze nie jest czas. No, nie mogę pani tego zapomnieć. Tak? No, jak to się dzieje, że na drodze gminy ten pan szlałam postawił i opłatę pobiera? Może tak być? Nie, za przejazdy na drogę chyba nikt nie odbiera. Za parking. Za parking. Za parking. Za parking. Ale mi się wydaje, że przejeżdżasz każdy ma parking. Nie. Za przejazdy na drogę nie może pobierać. Zostawić samochód na jego terenie, no to płaci. Tylko, że za tą drogę gminy. Ale każdy przejazd ma. Ale nie wiem, dlaczego ten szlaban nie stoi przy wjeździe na jego teren, gdzie pan go samochód, tylko na stoi, to wyraził zgodę na postawienie szlabanu na drodze gminnej. Muszę powiedzieć. Czy on się zwróci do gminy? Co w przypadku, jak zakład jest zamknięty, przyjeżdża straż pożarna gasić las, który jest tam kawałek dalej i szlaban zamknięty. Nie, to w tym momencie jest otwarty. Nie, po którejś tam godzinie on otwiera ten szlaban. Tylko na czas, kiedy przyjeżdżają turyści dokładnie. Ale czy to by nas zgodę na szlaban? Albo zamknąć sobie drogę szlabanu. Bo mu najlepiej jest zamknąć, tak? Bo ten sposób nie zamknie się. Bo miał problemy ze złodziejami, dokładnie. No ale proszę, to jest drogę gminna. Dobrze, ja to rozumiem, ale w takim razie, jeżeli to jest jego teren, niech ogrodzi sobie cały teren, to zrobi dwa wjazdy na jedną działkę, na drugą i może pobierać opłaty za wjazd. Natomiast nie rozumiem, dlaczego jest szlaban właśnie na tej drodze. Mimo tego, że otwiera dla mieszkańców, chociaż ostatnio się zdarzyła potem sytuacja taka, że mieszkańc chciał przyjechać, nie wiem, czy on chciał przyjechać, czy zatrzymać się tam, ale został odesłany, tak? Bo nie chciał zapłacić. Ja uważam, że tutaj... Wiem, że też chyba w Urzędzie Wojewódzkim Ja uważam, że wypowiedź pana Szostawy jest słuszna i gminna powinna to wziąć pod uwagę, że tak już nie może, że jest szlaban na drodze. O ile mi wiadomo, to ten szlaban chyba był od kilku lat, prawda? Nikomu razy nie przeszkadza. Nie było żadnych stron. W tym roku się coś stało. Wiem, że teraz jakiś sposób... No, nie powiem. Niech
50% na gminy. Pół na gminy. Ale słuchajcie, no jakieś wyrażenie zgody na postawienie szlabanu na drodze po gminy musi być. No to co się na to zgodzi? No o to właśnie chodzi. No my nie możemy, nie wiem, ja nie mogę sobie kawałka przy płocie przekopać, bo muszę mieć zgodę na zajęcie pasa drogowego, a tu postawienie szlabanu. I wszyscy wiedzą, że pobierane są opłaty za przejazd, za parkowanie? Nie zależy, pan ma wyjazd na swój parking. Ale na drodze gminy stoi. Państwa wyjaśnią sprawę i przedstawię. Dobrze, właśnie. Ja myślę, że propozycja pana z ministra była słuszna, że ten pan może sobie ochronić i wtedy nie musi zajmować pasa drogi gminnej. Ale to przez kilka lat było, nie wychodziło. No, ale nie ma szczerze. No wyjaśnijmy ja przez całej sprawy. Dobra. Jeszcze proszę. Ale to pan powiedział właśnie, że nie było wcześniej. Na pewno było to zgłaszane wcześniej, bo już mieszkańcy mieli z tym problem. Może po prostu nie zostało nigdzie zapisane, nie podniesione tutaj, ale wiem, że były protesty. No ale czy pozwłaszczał pisemnie jakoś tego, ja pierwsze słyszę. W tym ogóle jest jedna osoba, ale sam nie zgłosiła. Dobrze, ale ja myślę, że sprawa jest postawiona w ten sposób. Proszę wyjaśnić sytuację i na sesji, i na sesji informacje na ten temat. Czy do tego planu jeszcze są jakieś pytania, wątpliwości? Dobrze, czy czytamy projekt uchwały, czy jeszcze są jakieś? Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia listowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śląsko-Zdrowej, także ulicy Jańskowej, gmina Czernica. Rada gminy Czernica uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia listowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śląsko-Zdrowej, także ulicy Jańskowej, gmina Czernica. W granicach przedstawionych na nowym siłu graficznym do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wybiera się do gminy Czernica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z gminy do wzięcia i podlega ogłoszeniu przesłanie do licznej wiadomości na tablicy ogłoszenia gminy Czernica oraz. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ja mam jeszcze, zanim będziemy głosować, taką prośbę, bo tych właścicieli, którzy ewentualnie mieliby konflikt, jeżeli chodzi o tą drogę, jest chyba kilku, jeżeli dobrze pamiętam. Trzech. Moja prośba jest taka, jeżeli będzie wyłożenie czy prace związane z tym planem, proszę pisemnie ich poinformować, żeby nie przegapili, bo różnie to się dobywa, nie każdy śledzi stronę, nie każdy śledzi BIP, żeby oni byli poinformowani i brali udział w pracach nad tym planem. Już jednego pana poinformowałem. Dobrze. Także poddaję pod głosowanie, to jest zaopiniowanie pozytywnym projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śląska Wielka przy ulicy Piastowej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Kolejny punkt. Zaopiniowanie sprawy nadania nazwy mostu będącego odcinkiem wschodniej obwodnicy Wrocławia do wybieranej władzy dokumenta mostu w imieniu generała Wojciechowskiego Kierdorfa, pseudonim Mil. Może ja kilka słów. Ale jest, proszę Państwa, na inicjatywę naszego sołtysa ZŁAM. Nie ma. Padła propozycja, żeby ten most nazwać mostem Łańskim. Ale w związku z tym, że uchwałę podejmuje zarząd województwa, prosili, żeby skonsultować się z gminą sąsiednią w Siechnicy i wspólnie pracować jakąś nazwę mostu. I wówczas ustaliliśmy, że nie będzie to most Łański, tylko południowy. Ale w kwietniu zarząd województwa nie przychylił się do naszej prośby o przyjęcie nazwy mostu południowego. A na wniosek towarzystwa, ja może przeczytam, jakie jest towarzystwo. Fundacja Sapele Aude z Wrocławia zwróciła się do marszałka województwa 22 maja z wnioskiem o nadanie przedmiotowemu mostowi nazwy most imienia generała Augusta Emila Fildorta Serwoni Wójta. Nie ukrywam, że zarząd województwa właśnie propozycję tą no chce przyjąć, tylko że no jest taka procedura, że musi się porozumieć z tymi naszymi dwoma gminami, Siechnicą i Łany, inaczej Czernicą. Trzeba będzie znak stop dla to czytać. Ja to jest za dobre tablicy.
tylko, że... Tylko powiem, że jest dużo zmienia się i nic nie mogę zrobić, nie mogę nazwać, także... A właśnie w czym jest ta nazwa? To jest nazwa, która nigdy nie zakwitnie z akwipalem na głowę. Ale w ogóle nie bardzo się podobała ta nazwa z tego względu, że jest przede wszystkim też apolityczna. Bo ja widzę tutaj nacisk jakiejś grupy, która chce tak sobie to nazwać. Zarząd województwa nie podjął decyzji, tylko zrzucił to na nas, żebyśmy my odpowiedzialność wzięli, że później się komuś to będzie podobało. Ale jak wschodnia obwodnica, bo wschodnie skończy się. Tak, 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 bardzo mi się to nazwa podoba. A możemy przegłosować nazwę wschodni? No, znaczy, proszę Państwa, no my propozycję mocno wschodniego dawaliśmy, ale nie przyjęli. Ale my dzisiaj głosujemy na wschodnie. Ale to nie uznaje, bo my dyskutujemy. Dokładnie, tak, panie Wójt odpowiada, że możemy po prostu tą propozycję zaopiniować negatywnie. No, ale jest przy nazwie most, bo jest procedura, że gminy sąsiednie, na których mosty leżą, muszą wyrazić swoje opinie. W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska poszczególnych gmin w zakresie nadania mostowi na rzece Odrze. Ja bym chciała zrobić wniosek o wniesienie nazwy z naszej strony. Ale ja mówię, czy nie mówię? Nie, śpiewasz. O przegłosowanie nazwy, że się oczywiście wszyscy zgodzili na wschodni i ewentualne porozumienie z gminą Siechnice, bo nie wiem, czy im się podoba ta nazwa, żeby też optowali, tylko zapytowali, że opinia będzie większa. Ja już powiedziałem, że obwód miejski w Siechnicach pozytywnie zaopiniował nazwę most i gminę Wydawa, bo zostanie za... No bo może nie zdali sobie sprawy. Jeżeli Państwo uważacie, że... A czy wiecie, kto to był? No właśnie, pani przewodniczący. Czy przysłali nam jakąś informację o tym? Panie przewodniczący, proszę nie zadawać razy takich pytań, czy wiedzą. Wszyscy wiedzą, na pewno doskonale. Ale pani przewodniczący, nazwa tego mostu no, nie podoba się nam radnym i ja myślę, że my jako rada zaopiniujemy i mamy prawo zaopiniować negatywnie, więc tutaj nie ma żadnego czasu. Tak, ja bym nazwa na mostu. Więc powiedzmy się tak, negatywnie proponujemy jakoś pozostać. Ale przegłosujmy nazwę, czy chcemy w ogóle. Najpierw nie wiem, czy musimy negatywnie zaopiniować tą sprawę. No to jest odrzucenie tej propozycji. Dobrze, proszę Państwa, kto jest za odrzuceniem nazwy zaproponowanej przez Urząd Wojewódzki, tak? Czy Urząd Marszałkowski? Urząd Marszałkowski, kto jest za odrzuceniem tego wniosku, tej nazwy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Padł drugi wniosek, most wschodni. Kto jest za opiniowaniem pozytywnym takiego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Może most wschodni. Dobrze. Teraz panie przewodniczący, jak ten województwo nie podejmie decyzji, to i tak to będzie most wschodni. I się zgadza. Gdzie jest jeszcze? Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym, że mamy tutaj gościa, pana który reprezentuje firmę Hydrotyk i chce przedstawić nam sprawę związaną z mariną i budową. Trzeba by było zacząć od tego, że jest wniosek, żeby... Panie przewodniczący, jest jeszcze jedna sprawa tutaj, sprawa różnych, bo... Ale nie tego pana, że już długo trzyma... Tego pana zwolnimy i wracamy z prawa. Proszę Państwa, w związku z tym, że zostało skierowane pismo, list otwarty odnośnie wątpliwości czy decyzja z udzieleniem 30-letniej dzierżawy na wybudowanie terenu, na którym ma być wybudowana marina przez Hydrotusz jest podaje to jakby wątpliwości zasadność. Jest, nie wiem, czy odczytamy to pismo, czy nie. Ale jakie pismo? Odczytamy to pismo i w związku z tym, że autor tego pisma zwraca się z takim apelem o pochylne jakby rozpatrzenie. Przeczytamy ten list, jest pan, który jest tutaj zainteresowany zrobieniem tego i no, żebyśmy sobie sprawę to wyjaśnili, bo była też sugestia, że
no, sprawa została podjęta tak trochę na szybko, może nieprzemyślana. Ja później też mam parę rzeczy do przekazania, bo pismo, to ten list otwarty jest skierowany do niego też do mnie, także chciałbym się do tego odnieść, ale żeby tutaj pan, który już czeka no, kilka godzin, żeby można było go dzwonić, a on tą swoją koncepcję, żeby mógł przedstawić, przeczytamy pismo, pan się wypowie, później ja powiem swoje i przystąpimy do jakby akceptacji czy odrzucenia tego wniosku czy tego pisma. Także proszę o odczytanie. Do przewodniczącego Rady Gminy Czerwice Jarosława Jagielskiego. Szanowny panie przewodniczący, bardzo proszę o zapoznanie Rady Gminy Czerwica z treścią listu otwartego do wójta Gminy Czerwica oraz ponowne przemyślenie przez Radę Gminy Czerwica kwestii poruszonej w liście. Zważywszy na skutki, jakie robić będzie podpisanie umowy dzierżawy, proszę o cofnięcie przyzwolenia Rady Gminy Czerwica w obrębie tej umowy do czasu zapoznania opinii społecznej co do sposobu planowanego zagospodarowania przez dzierżawcę akwenu wodnego w Radowicach. Dobrze rozumianym interesie społecznym jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. Wyrażamy szacunku w tej uchwale. W związku z planowanym przekazaniem 30-letnią dzierżawę zalewu pomiędzy Radowicami a Czernicą wnoszę o wstrzymanie się z podpisaniem umowy dzierżawy tego akwenu do czasu poinformowania mieszkańców gminy Czernica o takim zamiarze oraz o osiągnięcia konsensusu społecznego w sprawie statusu tego miejsca, które jest społeczną własnością. Uzasadnienie. Zalew pomiędzy Radowicami a Czernicą jest własnością gminy Czernica, a zatem dobrem przyrodniczym wszystkich mieszkańców gminy. Faktem jest, że Rada Gminy udzieliła przyzwolenie wójtowi gminy Czernica na 30-letnią dzierżawę tego obszaru na korzyść prywatnych firm. Prawdą jednak jest, że decyzja Rady została podjęta bez jakichkolwiek społecznych konsultacji, w przeciągu kilkunastu minut, a co najważniejsze, bez żadnej sprecyzowanej wiedzy na temat planów prywatnego przedsiębiorcy, co planuje, w jakich etapach i na jakiej zasadzie społeczność gminy Czernica będzie miała dostęp do tego pięknego akwenu w trakcie trwania 30-letniej dzierżawy. Nadmienię, że 30 lat to obyt bardzo długi. Zatem decyzja o takiej dzierżawie musi być bardzo dobrze wymyślana i przede wszystkim skrupulatnie skontrolowana pod kątem następstw prawnych w świetle prawa krajowego oraz gminnego. Pragnę zwrócić uwagę, że przed ewentualnym podpisaniem takiej dzierżawy należy koniecznie skonsultować jej projekt ze społeczeństwem gminy Czernica, przedkładając dokładne plany związane z zagospodarowaniem akwenu oraz terenów przyległych wraz ze wszystkimi tego skutkami. Zwracam uwagę, że posiadamy już na terenie gminy prywatny akwen wodny w Sząstawie Wielkiej, zatem jest miejsce, gdzie prywatny przedsiębiorca może wychodzić naprzeciw komercyjnemu zapotrzebowaniu na usługi związane z wypożyczeniem nad wodą. Jeśli chodzi o Radowicki Zalew, to jest on oazą przyrody i ciszy, które w świetle nieustannego pośpiechu i jazgotu są niezbywalnym dobrem społecznym. Tworzenie infrastruktury, wycinka drzew, zrobienie dróg dojazdowych i parkingu nie będzie służyło zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego, lecz jego gwałtownej degradacji. Gmina Czernica jest spokojną, dobrosłowną gminą. Wielu mieszkańców Wrocławia sprowadziło się tutaj właśnie ze względu na walory przyrodnicze oraz spokój i ciszę. Zalew, o którym mowa, powinien być zagospodarowany w taki sposób, aby w żadnym razie nie degradować jego obecnej funkcji i struktury przyrodniczej. W obecnym czasie na tym akwenie nadgarzy łowiory, gdy czasami wykorzystują w tym celu pontony i łodzie o niewielkim napędzie elektrycznym, bądź spalinowym. Ponadto spotkać można żaglówki wykorzystujące pomyślne wiatry, jakie wieją nad zbiornie wodnym. Właśnie rzeczarstwo, głównie dla dzieci i młodzieży, powinno być kierunkiem rozwoju dla tego akwenu. Jeżeli władze gminy będą umiały stymulować rozwój tego obszaru z zachowaniem jego obecnych walorów, wówczas mieszkańcy naszej gminy będą mieli niezmieniony, cenny przyrodniczy obszar, a jednocześnie możliwości aktywnego wypoczynku blisko swojego miejsca zamieszkania. Na terenie naszej gminy są stowarzyszenia, które mogą zrealizować projekty, na przykład związane z prowadzeniem szkółki żeglarskiej, dodatkowo pozyskują środki zewnętrzne na zakup choćby sprzętu wodnego, który na zasadach niekomercyjnych służyłby mieszkańcom gminy Czernica. Przyciąganie turystów z Wrocławia, którzy rojąc się na motorówkach i skuterach wodnych, będą zagłuszać ciszę, jaka obecnie panuje tylko po to, aby prywatna firma mogła osiągnąć realne zyski. Jest zupełnie pozbawione sensu. Ale przede wszystkim taki stan rzeczy musi zostać rzetelnie przedstawiony społeczeństwu oraz uzyskać społeczną akceptację, zanim cały ten cywilizowany hałas z
spadnie za sprawą nieprzemyślanej decyzji na to cenne przyrodnicze miejsce. Z poważaniem mieszkaniec gminy Czernica, Piotr Kurbańczyk. Dobrze, dziękuję. Teraz jeżeli mogę prosić, proszę pana o zabranie głosu. Tutaj można podejść do mównicy, jest mikrofon, tak jest. Proszę, może to pan przyjdzie tutaj. Albo tutaj koło pana sekretarza. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kielewski, jestem prezesem wspomnianej firmy Hydrokrusz. Przez jakiś temu wleciliśmy do wrocławskiego biura architektonicznego, urbanistycznego pana Maćkowa, znanej firmy, która między innymi projektowała nowy wedet we Wrocławiu i wiele innych budynków. Opracowanie koncepcji wykorzystania tego zbiornika wodnego Radowice Czernica, uwzględniając jego walory przyrodnicze, a także możliwość wykorzystania go jako do celu działalności gospodarczej. Przedstawione czas jakiś temu władzą gminy opracowanie zawiera wszystkie uwzględnienia i uwarunkowania, jakie wynikają z faktu, że jest to obszar Natura 2000, że są tam chronione stanowiska lęgowe ptaków, że są tam planowane kolejne poczynania z utworzeniem Nadorzeńskiego Parku Krajobrazowego i temu podobne sprawy. Generalnym założeniem tej koncepcji jest połączenie działalności rekreacyjno-sportowej z działalnością gospodarczą. Z czego to się bierze? Zbiornik ten jest połączony kanałem z Odrą. Teren ten jest zalewowym terenem. Przynajmniej raz, dwa razy w roku jest on zalewany w wyniku wezbrań Odry. Kanał służy do częściowo do wymiany wody, do spływu wód. Naszym zdaniem, zdaniem nie tylko naszym, utrzymanie żeglowności tego kanału, jego drożności jest podstawowym warunkiem, że akwen ten będzie mógł być użytkowany do celów rekreacyjnych. To znaczy, że nie stanie on się po paru latach, jak zatkany zostanie kanał, a to się dzieje. Co roku my odkopujemy przy wejściu do Odry do kanału narzut piaskowy, który tam rzeka odkłada. Zatkanie tego kanału spowoduje, że nastąpi degradacja. Wydaje nam się, że utrzymanie i prowadzenie prac pogłębiarskich jest kosztem tak dużym i są to roboty tak drogie, że pewnie szkoda będzie gminie wykładać pieniędzy na takie prace, mając inne ważniejsze cele. Koncepcja ta zakłada, że powstanie marina, głównie z myślą o jednostkach bez napędu silnikowego. Marina dla jachtów, żaglówek. Jestem w kontakcie z jednym z mieszkańców gminy, który jest pasjonatem żeglarstwa i chyba chce tworzyć przystań dla młodzieży szkolnej. Widzimy wspólne cele tutaj, że możemy to realizować. Po dokonaniu szczegółowych badań wody istnieje założenie wybudowania plaży i basenu, który byłby wykorzystywany przez mieszkańców i nie tylko.
No do tego trzeba zbudować parking. Nie jest prawdą, że planujemy wycinkę drzew, bo akurat na tym terenie drzew nie ma, gdzie ma parking stawić. Planujemy pomosty. Najciekawszym chyba elementem tego projektu jest budowa okrężnej drogi drewnianej bądź innych elementów biegnąca wzdłuż akwenu od strony południowej do miejscowości Czernica. Są to założenia dość ambitne, bo prace niwelacyjne, prace związane z budową maliny, z niezbędnych pawilonów, które siłą rzeczy muszą być albo posadowione na parach, albo muszą być w inny sposób zabezpieczone przed wodami powodziowymi. Powoduje, że nie jest to projekt do zrealizowania w ciągu jednego roku. Sądzę, że przedstawiona koncepcja znajdzie potwierdzenie w szczegółowych planach wykonawczych, projektach wykonawczych, bo jest to na razie koncepcja uwzględniająca, jak powiedziałem, wszystkie walory przyrodnicze tego terenu. To tyle, co mam do dodania i do powiedzenia. Nie wiem, czy są jakieś pytania do tego pana, żeby... Ja mam pytanie, czy te bagna będą również w sposób wyrażone? Bagna? Nie ma tego w naszych planach. Nie macie państwo planu wdrożenia tego terenu? Nie. Ja jeszcze może co do złoża tylko kruszywa, które tam zalega. Otóż to złoże wykazane w tej dokumentacji na bilansową wielkość około 400 tysięcy metrów sześciennych jest tak położone, że jest bardzo niekorzystny stosunek nadkładu znajdującego się nad złożem do wiążczości tego złoża i od wielu, wielu lat nikt nie próbuje tego eksploatować. Próbowali eksploatować w połowie lat 90. drugiej. No to, co było można, zostało wyeksploatowane. Kolejna eksploatacja wymagałaby odkrywki. Jest to zupełnie nieopłacalne. Nikt się tego nie podoba. Czy jest jakiś już kosztowy zagospodarowania tego akwenu? Tak, nie ma. Proszę. Jeżeli można, chciałbym zadać w tej sprawie głos, ale muszę mieć tak samo mikrofonu. Tak. No dobrze, tutaj jest też ten kucynowy. Ja bym prosił się o to, do tego listu, którego odczytamy. Proszę Państwa, ja jeszcze raz wrócę do treści listu, ponieważ to też poważna decyzja dla mieszkańców naszej gminy. I w związku z powyższym nie chodzi o to, żeby zablokować taką inwestycję, tylko o to, żeby ją w tym momencie odsunąć, przemyśleć, a przede wszystkim poddać dokładnie wszystkie skutki tego i cały plan do publicznego oglądu. Pana wizyta dzisiaj jest bardzo cenna, jednak jakby merytorycznie niewiele wnosi, ponieważ nadal ani rada, ani mieszkańcy nie będą mieli wiedzy, co tak naprawdę tam zostanie zrobione, na jakich zasadach będzie można korzystać z akwenu, czy ten akwen będzie wykorzystywany odpłatnie, czy nieodpłatnie. Tak naprawdę niczego nie wiemy. Bo się może okazać, ja dywaguję oczywiście, tylko dlatego, że nie ma takiej wiedzy udostępnionej publicznie. Dywaguję, że być może wpłynięcie łódką będzie obarczone jakimiś kwotami, jak na przykład wjechanie do Piastopolu przy pomocy szlabanu. Są różne możliwości rozwoju tutaj całej tej infrastruktury. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, szalenie ważna. Przepisy unijne często są zupełnie odmienne od naszych. Z tego co ja wiem, w Unii Europejskiej niechętnie podpisuje się, a w ogóle się może nie podpisuje umów 30-letnich, bo tam są pewne prawne potem zobowiązania stosunku do podmiotu dzierżącego, więc tutaj też zwróciłem uwagę, żeby bardzo dobrze to skonfrontować z prawem unijnym, jak to wygląda.
Kolejna sprawa. Pan tutaj poruszył, że będą wykonane kosztowne prace, więc te prace kosztowne dają taki oto obraz, że skoro przedsiębiorca prywatny chce zrobić duże przedsięwzięcie finansowe, kosztowne, bo tam są tereny zalewowe, więc będą to musiały być inwestycje odporne na to zalewanie. W związku z powyższym, żeby jakaś była sensowna stopa zwrotu, to będzie musiało być to miejsce eksploatowane, bo tak to należy powiedzieć, przez bardzo dużą ilość ludzi. I ja się obawiam tego, że może nie tylko obawiam, co chciałbym, żeby mieszkańcy gminy Szewce mieli taką świadomość, że to, co dzisiaj jest dobre, gdzie mogą spokojnie sobie odpoczywać, gdzie mogą robić sobie namiot i w ciszy pobyć i obcować się z przyrodą, bo taka jest tam sytuacja, znam sytuację tego zalewu, bo zacząłem z niego tak samo korzystać i widzę, jak on jest wykorzystywany. W związku z powyższym obawiam się, że ci ludzie to dobrą tracą. Natomiast jeśli chodzi o plaże, jeśli chodzi o dostęp do obiektów, które są właśnie nastawione na wychodzenie naprzeciwko takim właśnie potrzebom jak plaże, pływają motorówkami, to takie obiekty są, bo mamy w Wielczu obiekt bardzo fajny, z którego właśnie mieszkańcy tak samo korzystają, tam są plaże i można sobie wypożyczyć sprzęt do pływania i można na plaży z ratownikiem pobyć. Mamy akwaparki dookoła, mamy, tak jak wspomniałem, akwen, który jest chrząstami wielkiej, on jest komercyjnie wykorzystywany i jeżeli będzie zapotrzebowanie na tą komercję, to ten przedsiębiorca ma takie możliwości funkcjonowania. We Wrocławiu roi się, proszę Państwa, od marin. W tej chwili powstaje marina za mariną, więc nasi mieszkańcy, jeżeli będą chcieli popływać motorówką, skuterem wodnym, etc., mają takie możliwości. Natomiast ogromnym dobrem dla mieszkańców na obecną chwilę jest to, że ten teren jest właśnie dziki, tam są dobry, tam jest cisza i spokój. Natomiast kiedy, bo też jest pytanie do Pana i będę się, że Pan odpowiedział na to pytanie, do kogo jest kierowana oferta, no dobrze, to jeszcze nie wiem jak, ale ta oferta, to co Pan chce robić na tym zalewie, do kogo jest kierowana i w jakich proporcjach, to znaczy chciałbym wiedzieć, ile osób będzie mogło korzystać z takiego zbiornika wodnego, w ten sposób zagospodarowanego, jak Państwo planujecie, i jaka będzie tutaj proporcja mieszkańców do osób, które są przyjezdne. Czy to będzie proporcja 1 do 10 na korzyść na przykład miasta Wrocławia, bo to jest szalenie ważne, ale najważniejsze i chciałbym tym zakończyć, chociaż może jeszcze jedną kwestię tylko poruszę odnośnie zawalania i odwalania utrzymywania tego toru wodnego. Przypomnieć chciałbym, że na terenie naszej gminy zalew Bajko, który został przekazany w użytkowanie kołu wędkarskiemu i on tam się gospodarzył po swojemu i tam też narzuciło to koło pewne ograniczenia, być może dobrze dla tego zbiornika. Natomiast to jest analogiczny zbiornik do zbiornika Dojadowickiego. Tam nikt tego zbiornika nie udrażnia. Ja mogę dziękować, do dzisiaj funkcjonuje, nie zamówił się, jest droższe, że można na to na ten zbiornik wodny wpływać i przepływać. Zwłaszcza jeśli chodzi o lekkie łódki, bo przecież nie mówimy o barkach, bo jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z toru wodnego barkami, to musi ja w jakiś sposób do niego zabrać. Ale kończąc, to jest naprawdę bardzo ważna decyzja. I chciałbym tylko radę prosić, żeby nie podejmować takiej decyzji bez dokładnego wyłożenia, tak jak to się robi w przypadku planów miejscowego zagospodarowania, bez wyłożenia mieszkańcom tych planów, żeby mieszkańcy mogli zobaczyć, co w tych planach jest, jak ten zbiornik jest zagospodarowany i czy mieszkańcy gminy Szewce się na to zgadzają. Dlatego, bo to są nasze kolejne terytoria. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę. Ja również uważam, że dzisiaj nie powinniśmy podejmować żadnych decyzji, ponieważ bardzo ważną i istotną rolą będą konsultacje społeczne. Nie wiemy, jak, czy były już przeprowadzone. Ale przepraszam, decyzję już Rada podjęła. Tak, tak. No, ale, a konsultacje to były przeprowadzone i tutaj może coś przewodniczący na ten temat. Proszę Państwa, dziwię się, że taki temat powstaje i powstaje tak mocno, jeżeli chodzi o ten zalew, bo jeżeli mogę Państwu przypomnieć, a szczególnie radnym tamtej kadencji, było coś takiego kiedyś konstruowane jak program odnowy miejscowości, który konsultowany był z grupami 10-osobowymi powołanymi w każdej miejscowości do tworzenia właśnie takich programów lokalnych strategii rozwoju.
która jest jakby takim elementarnym zapisem do pozyskiwania środków unijnych, bo to jest jakby sumienie miejscowości, które uważają, że to czy inne zadanie powinno na terenie tego być realizowane. Ja sobie to też pozwoliłem, bo jeżeli zostałem wywołany do odpowiedzi, a byłem orędownikiem jakby powstania tej maliny, zagospodarowania tego terenu w taki sposób cywilizowany, pozwoliłem sobie wrócić do notatek i do informacji, które w tamtej kadencji na początku były tutaj głosowane, które były konsultowane właśnie między innymi konsultacjami społecznymi, bo to na celu miały te grupy, które reprezentowały później stanowisko tutaj w gminie. Był też pan Piotrek w tej grupie, bo pamiętam te konsultacje, które odbywały się tutaj w gminie, w urzędzie i jak ten dokument był wtedy redagowany czy przygotowany do podjęcia uchwały, bo jak wiemy wszystkie miejscowości taką uchwałę podjęły ze względu na to, że to jest jakby podstawa do pozyskiwania środków zewnętrznych, między innymi z RGD. I proszę Państwa, już wtedy powstały takie wnioski, które bardzo pozytywnie odnosiły się do jakby działalności wypoczynkowej. Zdałem sobie z tego sprawę, że nasza gmina jako ta najbliższa Wrocławiowi jest generalnie obdarzona tymi terenami zielonymi, które możemy wykorzystać jakby turystycznie albo w celu wypoczynku. Nie muszę mówić, że zamienców praktycznie co druga miejscowość na terenie Odry była taką maliną obdarzona i bardzo, bardzo często mieszkańcy Wrocławia, ale i mieszkańcy naszej czy wtedy gminy z tego korzystali. I przypomnę, że wtedy jak były konstruowane te dokumenty przy wspólnym udziale grup reprezentujących poszczególne miejscowości, były nawet kwoty myślę, że dużo zaniżone, zaproponowane oczywiście po konsultacjach, bo tak to miało się odbyć w poszczególnych miejscowościach, zaproponowane coś tego typu inwestycje, jak centrum rekreacji weekendowej właśnie na zalewie tym ratowicko-czernickim. Tam była kwota nawet 500 tysięcy zaproponowana. Była taka przystań zaproponowana w Łanach za 250 tysięcy. Była taka przystań zaproponowana na Bigadzie przez Krzyków w kwocie 85 tysięcy. Także nie można zarzucić tego, że temat ten jest jakby nowo powstały i że Rada podejmując uchwałę robi to w 15 minut, bo ten temat naprawdę ładnych parę lat leżał odłożony na półce z tego względu, że nie było inwestora ani firmy, bo wiadomo, ze względów takich, że widzicie, ogromne pieniądze tutaj walczymy na inwestycje inne niż powiedzmy taka, która jest jakby dodatkową, bo tu chodzi już jakby rzeczy takie, które nie powodują, że na co dzień one są potrzebne, ale jednak z których można skorzystać. I pojawienie się takiego inwestora jak Hydrotus, który obsługuje tą piaskownię, który wiele lat tam pracuje, który nie spowodował degradacji tego środowiska, a tą część, którą do tej pory wykorzystuje jako piaskownię, która już nie jest wyeksploatowana i która była jakby zawodowo wykorzystywana przez Hydrotus do pobierania tego pokrzywa z dna, chce się tą działalność przekształcić na działalność turystyczną, wypoczynkową. Ja zgadzam się z tym, że jest coś takiego w Sząstawie, są takie mariny w miejscach, jest powiedzmy staw, którego możemy skorzystać w Wielcu, ale dlaczego my wykorzystując sytuację, bo ja uważam, że to jest sytuacja, która nie powinna być przez nas odrzucona, bo jeżeli chodzi o takie inwestycje, tu pan właściciel firmy może to jakby potwierdzić. Nie ma zbyt wielu firm, które mogłyby sobie na takie prace tutaj pozwolić, bo on jest chyba jako jedyna, która na naszym terenie tutaj pracuje. Idąc dalej, zdajemy sobie z tego sprawę, że podpisując umowę albo zezwalając, czy upoważniając pana wójta do podpisania takiej dzierżawy, zabezpieczamy swoje interesy. Rozmawialiśmy ostatnio, że sprzedaż nie wchodzi w grę, ale 30-letnia dzierżawa, bo
Pan tutaj nie mówi o kosztach. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że prace na wodzie i prace związane z tego typu działalności to są milionowe wydatki, na które nie będzie stać na pewno w najbliższych latach gminę, patrząc na to, jak tutaj jesteśmy zaawansowani w budowie dróg, chodników i tego typu rzeczy. Stąd ja uważam, że wniosek, który będziemy zaopiniowali pozytywnie, jest wnioskiem racjonalnym, uzasadnionym i nie jest podjętym ad hoc, bez przemyślenia, gdzie na pewno nasze interesy będą zabezpieczone i możliwość wystąpienia w każdym momencie, jeżeli hydrokrusz tutaj odstąpi od tych działań, które są zaplanowane w tej umowie, jest w każdym momencie. Także uważam, że mamy na terenie naszej miejscowości z organizowania bardzo fajnego miejsca na ten wypoczynek. Jest to też propozycja, bo ja uważam, że nie powinniśmy się tylko ograniczać do naszych mieszkańców, ale ludzie, którzy i tak korzystają z tego cały rok, bo ja ten zalew obserwuję i w warunkach, powiedzmy, takich na dziko i tak tam egzystują, tam funkcjonują. Ten projekt, który ma być realizowany, w żaden sposób ich tutaj nie ogranicza, a daje możliwość, tak jak powiedziałem wcześniej, takiego cywilizowanego wypoczynku, gdzie można będzie skorzystać z toalety, a nie chodzić w szatki, gdzie będzie można skorzystać z jakiegoś imbisu, czy takiej szybkiej obsługi, jeżeli chodzi o gastronomię, gdzie dajemy warunki właśnie już takiego działania, gdzie bezpieczeństwo, jak tutaj pan wójt odpowiada, do tej pory kto za tych ludzi odpowiada, kto nadzoruje to, co się tam dzieje. No jak jest wypadek, no to mówimy przykro, bo proszę tam na własną prośbę i ten. Tutaj ktoś, kto będzie takim zawiadywał taką mariną, bierze też odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Tam muszą być wszystkie warunki spełnione bezpieczeństwa. To już nie jest wtedy tak, że to jest piaskownia i ktoś się kąpał umywamy ręce, bo robi to na własną prośbę. Także ja uważam, że jest bardzo, bardzo cenny wniosek i mówię o dużym szczęściu, że znalazł się ktoś, kto chce to zagospodarować, a nie ukrywam, że od wielu lat jestem orędownikiem tego, bo tutaj jakby eksploatacja kruszywa już jest zakończona, to jest tylko jako taki port przeładunkowy, gdzie piasek praktycznie przywozi się tutaj i stąd jest sprzedawany, a daje tutaj naprawdę taką dobrą atrakcję turystyczną dla naszej miejscowości. Jeszcze, żeby popierając tutaj te słowa, o te konsultacje, w momencie, kiedy ta grupa odnowy pracowała w Ratowicach, temat ten był poruszany i tak jak za pierwszym razem tutaj rada, tak wtedy i mieszkańcy Ratowic bardzo pozytywnie ten wniosek zaopiniowali. Także to jest tytułem mojego wyjaśnienia, bo pan Piotr tutaj jakby na mnie też cedował jakby odpowiedzialność za tą decyzję. Także chciałem tutaj swoje stanowisko jakby też Radzie w tej kwestii przedstawić. Przepraszam jeszcze, zwróćcie uwagę, tyle lat tam się nic nie dzieje, a w tej chwili pojawiła się szansa i od razu podcinamy możliwość realizacji. Jeżeli chodzi o zbiornik Bajkal, ze względu na rośliny, które tam w tej chwili się właśnie pojawiły, nie można się kąpać, ryby się duszą. No przecież ja widziałem, jak narzekali wędkarze, między innymi, jakie były problemy przy wysokich temperaturach. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że wieprz Laskowice został wymieniony. A dlaczego tam coś się dzieje? Dlatego, że pojawił się ktoś prywatny, zainwestował i oczywiście tam dzięki temu są możliwości. Ale zresztą tam inne są warunki. Tam wiemy, że plaża to już od lat funkcjonuje. A tu trzeba niestety dopiero to tworzyć. I ja widziałbym szansę oczywiście pod warunkiem tym, że ta współpraca, którą proponuje tutaj mieszkaniec Wojnowic i oczywiście wciągnięcie w to młodzieży szkolnej,
by również była uwzględniona. A więc jak najbardziej to należałoby wziąć pod uwagę. Ja myślałem, że pan Lubaczyk się dogada również z tym panem z Wojnowic. Ja mam sugerowałem... On będzie się budował przy ustawie, to jest brat mojej mieszkanki. Pan może też nie ma wiedzy na ten temat, czy tam jest już osoba ze stowarzyszenia, która chce utworzyć taki punkt dla dzieci. Trzeba robić, bo ziemię mogą, trzeba być mają. Ale też tam jest zgodę na tak. Dobrze, Piotrek Kiszmarek. Jest kilka rzeczy. To jest ważne, bo nie szczędzi nam ile tak czasu. Po pierwsze, do pana przewodniczącego napisałem, nie w intencji takiej, że ma pretensje, w intencji takiej, żeby zapoznał naprawdę z listą otwartą do pana Wójta, to ten list otwarty jakby nie przesądza sprawy tego zbiornika, on raczej jest, żeby na ten moment się wstrzymać z decyzją i tą decyzję jakby jeszcze raz rozważyć. Dlaczego to jest takie ważne? Tutaj była pan przewodniczący, był łaskaw wspomnieć o konsultacjach społecznych. Być może tego typu konsultacje funkcjonowały, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, wyraźnie i dobitnie, że my jesteśmy na początku drogi demokratycznej. Parę lat temu to mało kto miał tutaj dostęp do internetu i ta informacja, która o tego typu przedsięwzięciach mogła się przebić do świadomości publicznej, nie była duża. Dzisiaj mamy większe możliwości i kiedy rozmawiałem z mieszkańcami, na przykład Czernicy nie mieli żadnego w ogóle żadnej wiedzy, że coś takiego będzie się działo, a byli zaniepokojeni, bo się ci na czele i się wyglądać i widzieli, co się dzieje. Więc to pokazuje, że mieszkańcy nie mają wiedzy, więc nie mieli wpływu na jakby procedowanie w tej kwestii. Po drugie, pytanie do pana Wójta, czy na dzień dzisiejszy ja bądź inny mieszkańc Wilczyca mam możliwość zapoznania się na stronach gminy z tym dokumentem, żeby zobaczyć, jak wygląda zagospodarowanie tego terenu. Po drugie, uważam, że jeżeli Rada podejmuje decyzję o przyzwoleniu na dzierżawę, to Rada powinna mieć już na ręku propozycję umowy takiej dzierżawy, żeby Rada wiedziała, na co przyzwala pan Wójtowi. A takiej umowy, z tego co ja wiem, nie było przedstawionej Radzie, więc Rada zrobiła ukłon w kierunku pana Wójta i ukłon w kierunku przedsiębiorcy prywatnego. Natomiast nie miała wiedzy, jak ta umowa będzie sformułowana. Nie było projektu tej umowy. Kolejną rzeczą jest, jednak droga Rado, nie pobył się odsunięcia tematu, załóżmy o pół roku, czy o kilka miesięcy i poddania tego jednak z konsultacji społecznej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że to, co tutaj robi Rada, to jest reprezentowanie interesów mieszkańców gminy. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że kiedy Niemcy tutaj mieszkali, to były malinki tego typu różne infrastrukturalne rzeczy. Ja się z tym zgadzam, bo znam historię mniej więcej terenów naszej gminy, ale też trzeba sobie, proszę Państwa, powiedzieć, że po rynku wrocławskim Wrocław jeździł dorożki wówczas. To była zupełnie inna cywilizacyjna sytuacja, kiedy ludzie nie byli zabiegani. I te tereny były, pomimo tego, że te mariny były, to tereny były spokojne i ludzie, którzy mieli spokojny byt we Wrocławiu, przyjeżdżali do spokojnych terenów. Dzisiaj cywilizacyjna sytuacja społeczeństwa jest taka, że społeczeństwo jest zabiegane. I to społeczeństwo potrzebuje ucieczki do ciszy, a nie ucieczki do hałasu. I jeszcze jedna rzecz, to co powiedziałem, to podkreślam. Interesowałoby mnie i myślę, że mieszkańców też, żeby określić proporcje, ilu mieszkańców z gminy skorzysta z tego dobra, o którym jeszcze nie wiemy wiele, a ilu mieszkańców z Wrocławia i okolic. Bo pytanie jest, czy intencją mieszkańców, nie państwa, to mieszkańców, czy intencją mieszkańców jest przyciągnięcie tutaj ludzi z Wrocławia. Ci ludzie z Wrocławia uciekli, co też dali wyraz na fanpage'u, gdzie ponad 1000 osób zobaczyło, prawie chyba 2000 osób zobaczyło ten post, bo jest bardzo duży zasięg, czyli ludzie się zainteresowali. Też były tam jakieś komentarze. I właśnie ludzie opowiedziałem, że uciekając z Wrocławia, mogli jeść trzeba spokój. Więc proszę Państwa, żebyśmy nie wylali dziecka z kobietą, żeby niczego nie zrobić. Tylko chodzi o to, żeby nie zaburzyć tego, co mamy. I ostatnie już na zakończenie. Proszę Państwa, z wypowiedzi, które tutaj podają, mam wrażenie, że nie do końca Państwo jesteście zorientowani, co tam się na tym akwenie dzieje, dlatego
że to nie jest tak, że nam się nic nie dzieje. Ja też tak uważam, jak był ten wniosek przez Państwa głosowany, to ja się tym w ogóle tematem nie zainteresowałem, bo nie wiedziałem, ja taką wiedzę jak Państwo o tym zalewie. Natomiast kiedy zacząłem korzystać z tego zalewu i zobaczyłem, jak ludzie ten zalew eksploatują, już zobaczyć, proszę się zainteresować, proszę pojechać tam przez 3 soboty i przez 3 niedziele z rzędu. Zobaczcie Państwo, że od piątku do niedzieli ludzie przyjeżdżają, rozbijają przyczepy kempingowe, rozbijają namioty i tam funkcjonują. I chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, co się działo na Bajkale, co się działo na Bajkale, kiedy może popularną Turka. To proszę Państwa, był jeden wielki jazdo i było po prostu takie porównanie w ten sposób. I że nikt nie zginął do wniosku Państwa, ale nie chodziło o to, czy to jest zginął, czy nie, chociaż to jest najważniejsze. Ważne element jest to, że tam w ogóle nie było ciszy i spokoju. I kto był tam mieszkańcami głównie? Wrocław, proszę Państwa. Tam było naprawdę bardzo mało mieszkańców gminy Czernica. Mieszkańcy gminy Czernica uciekali w inne rejony. A chyba nie o to chodzi, żebyśmy my szukali ciszy i spokoju na Mazurach, a Wrocław przyjeżdżał do nas. Tylko nie Wrocław szuka w Mielkowie wrażeń, bo ma blisko Mielków. Tam słyszeli z prawdziwego zdarzenia dla motorówek. A nasi mieszkańcy, pozwólmy im się w tej kwestii wypowiedzieć. Do tego chodzi tylko o to, żebyście Państwo na razie zastopowali tę decyzję i pozwolili się wypowiedzieć mieszkańcom, którzy będą naprawdę świadomi, bo dzisiaj nie są świadomi tego, co się tutaj na razie jeszcze dzieje, ponieważ, tak jak powiedziałem, nasza demokracja jest bardzo młodą demokracją i sposób komunikowania się, proszę Państwa, jest jeszcze bardzo rachityczny, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. To znaczy ja dostrzegam, że Pan oczywiście chce przeciąć możliwość rozwoju tego terenu pod względem turystycznym, bo do tego to się doprowadzi. Jeżeli oczywiście ten zbiornik zarośnie, to na pewno już go nie otworzymy i tylko kaczki pewno będą, czy jakieś ptacy, które pływało. Ale wracając do pytania, dlaczego Rada nie widziała projektu umowy? Przecież taka umowa jeszcze nawet nie została przygotowana. Dopiero trzeba wynegocjować. Ja nie widzę żadnych tutaj przeszkód, żeby z projektem umowy zapoznać radnych i żeby radni wnieśli jeszcze coś istotnego. Proszę? I mieszkańców Czernicy zapoznać, bo na jej terenie też się będzie działo. A dlaczego? Przepraszam, jeżeli my mamy tak podchodzić do sprawy, to naprawdę niewiele zrobimy. To jest tak jak budowa autostrady, a no, oczywiście. Która stoi przez ciebie. To są oczywiście słowa, które tutaj radny mówi pod publikę, ale często takie działania inicjatywę zabiją całkowicie, bo ja już niestety mam przykre w tym zakresie doświadczenia. Jeżeli będziemy się pytać każdego o zdanie, to naprawdę niewiele zrobimy. Rada jest organem, który reprezentuje mieszkańców, przecież została wybrana spośród mieszkańców i Rada w takim zakresie może podejmować decyzje. Chodzi tu o szybkie podejmowanie decyzji, bo jeżeli my będziemy tylko dyskutować, to naprawdę niewiele w tej gminie zrobimy. Ja mówię tutaj o przyszłych moich następcach i waszych następcach. To nie jest tak, że z każdym musimy rozmawiać. Temat na zebraniu. Także to tylko tak. Ale ja mam jeszcze tutaj do Pana pytanie, bo rzeczywiście Pan Grubarczyk tu zadał kilka takich istotnych pytań. Na pewno nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, ilu skorzysta mieszkańców gminy, a ile procent będzie spoza gminy. Czy jeżeli gdzieś na terenie danej miejscowości jest jezioro, czy też możemy określać, ilu mieszkańców z tego jeziora może korzystać? Czy mieszkańców gminy, to jest pytanie bardzo trudne do sformułowania. Naprawdę, takie pytanie moim zdaniem jest postawione bardzo trudno. Ale proszę bardzo, może Pan się do niektórych spraw spróbuje odnieść. Bo ja oczywiście nie wiem, ilu mieszkańców Czernicy bądź Radowic czy gminy zechce korzystać z tego akwenu, to trudno im powiedzieć.
Założenie jest takie, żeby był to akwen dostępny dla ludzi, którzy kochają wodę, kochają żagle, kochają wędkarstwo, lubią biwakować. Pewnie mieszkańcy Czernicy nie będą biwakować, bo oni tu mają swoje domy i tam najwyżej na spacer pójdą. Wędkarze pewnie przyjeżdżają z Wrocławia. A poza tym, przecież my nie ogrodzimy całego akwenu. Będzie część, którą my będziemy używać i eksploatować i będzie otwarty teren, gdzie będzie ogólnie dostępny dojście do akwenu, do kanału, do Odry, bo są tam i grunty prywatne i my nic do tego nie mamy. My nie chcemy grodzić i zamykać tych. To, że pan mówi, że Bajkał funkcjonuje, on przestał funkcjonować. On zarasta, on się degraduje i będzie z tym kłopot pewnie dla najbliższej okolicy i mieszkańców. Jakie będą nakłady? To od wielu rzeczy zależy. Zależy między innymi od umowy, jaką zawrzemy z państwem. Zależy od tego, jaki będzie ten projekt wykonawczy, tej koncepcji, bo ja wspomniałem, to jest koncepcja. No z czymś trzeba było wyjść. Jestem przekonany, że prawnicy urzędu tak skonstruowali umowę, że jedna strona i druga strona będzie mogła się w określonych warunkach z tej umowy wycofać. Bo wszystkie umowy tak są zawierane. To, że dysponuje firma, którą reprezentuje, sprzętem, który może te roboty wykonać i z wody, i z lądu, no daje szansę, że to jest realne do wykonania. Pan Przewodniczący wspomniał, że prace na wodzie czy z wody są pracami drogimi, no bo są drogimi. Dlatego kojarząc ten interes gospodarczy, który zgodnie z koncepcją mam zamiar tam dalej prowadzić, jako punkt sprzedaży kruszywa. Kruszywo jest przywożone z Odry, gdzie jest wydobywane, tu nie powiemy na tym akwenie. Chcemy stworzyć taką więź między tą infrastrukturą gospodarczą z tą rekreacyjną poprzez taki mini skansen urządzeń, które służyły kiedyś do wydobywania tego kruszywa i eksploatacji Odry. No może to wszystko zafunkcjonować i być ciekawym obiektem niedaleko Wrocławia. To przyciągnie pewnie, tak myślę, przyciągnie mieszkańców Wrocławia, ale no przecież się nie odgrodzicie w tej gminie od przybyszów z zewnątrz. Zatem jeżeli skorzystają z akwenu na waszym terenie, to wydaje mi się, że to będzie pozytywna działalność. Proszę, Maria, coś. Ja myślę, że skoro ta inwestycja ma służyć ludziom, dlatego też uważam, że należy dopełnić wszystkiego, aby takie konsultacje, bo tu pan Kowalczyk mówił, że były dawno temu przeprowadzone, żeby jednak takie konsultacje społeczne przeprowadzić. Bo chyba się tutaj wszyscy zgadzamy, że skoro mają z tej inwestycji korzystać ludzie, to i też ludzie muszą mieć wpływ na to, wypowiedzieć swoje zdanie, czy są za, czy też mają. Bo zdania są podzielone. Zdania są podzielone, zawsze będą podzielone, bo to jest radą, żeby na tym pracować. Ja się przykrywam do słów, które przekazał tutaj pan wójt, że jeżeli byśmy chcieli każdą decyzję konsultować ze społeczeństwem, a przecież jesteśmy ich przedstawicielami, każda miejscowość ma tutaj swojego reprezentanta, który dostał mandat zaufania tej miejscowości, to naprawdę bylibyśmy bardzo daleko do tyłu, a chodzi nam o to, żeby nasza gmina też się rozwijała szybko i sprawnie. Ja nie ukrywam, ja się nie boję podjąć takiej decyzji, żeby to realizować, bo uważam, że to jest naprawdę duże szczęście, że mieliśmy możliwość i okazję skorzystać z tego, że firma, która tutaj pracuje, chce nam coś takiego zaoferować. I naprawdę odcinanie się od turystów, od ludzi z
z Wrocławia, którzy mogą być potencjalnymi u nas inwestorami, czy którzy chcą u nas odpocząć, uważam, że to jest niezasadne, bo przecież niejednokrotnie sami korzystamy z dobrodziejstw przygotowanych przez innych w innych miejscach naszego terytorium i nikt tam powiedzmy nie robi z tego problemu, że przyjadą osoby i chcą u nich odpocząć, a wręcz robią wszystko, żeby tak było, bo wtedy to napędza koniunkturę, napędza pewne rzeczy związane z przyjazdem tych ludzi, czyli sprzedaż, tego typu działalność. Także ja nie widzę tu żadnej jakby potrzeby, żeby konsultacje się odbywały, że przez wiele lat i tak Hydrokusz już korzysta z tej piaskowni, eksploatuje ją, a że przy okazji tego chce jeszcze dodatkowego zrobić, z czego my możemy skorzystać i goście przyjezdni z okolicznych miejscowości, uważam, że to jest coś, co powinniśmy zamkniętymi oczami wręcz inwestować, bo taka okazja może się nie powtórzyć, a uważam, że wykorzystanie tego terenu jest zasadne. Ja może jeszcze króciutko dodam, żeby już ten temat zakończyć. Mianowicie jesteśmy w stanie przygotować projekt umowy dzierżawy. Niekoniecznie musi być to dzierżawa 30-letnia, tak jak tutaj pan Grubarczyk pytał, bo tu sprawdzimy i żeby nasze interesy były rzeczywiście uwzględnione. Jeżeli chodzi o konsultacje, to można zrobić zebrania, ale tylko w dwóch miejscowościach, w Czernicy i w Ratowicach. I wtedy byłaby prośba, żeby oczywiście przedstawiciel waszej firmy, jeżeli się dogadamy, wziął udział w takim spotkaniu i myślę, że na tym należałoby zakończyć. Także nie została jeszcze podpisana umowa. Tak jak mówię, projekt przygotujemy, ale jednocześnie możemy jeszcze nawiązać tutaj z sami kontakt i przeprowadzić takie zebranie. Nie. No nie, właśnie. Jest pani radna. Tak. Ale jest to sukces. Nie wiem, czy nie trzeba krótszy okres zrobić niż 30-letni, bo po 30 latach. A nie, to ja już powiedziałem, że tutaj interesy gminy muszą być uwzględnione. Także tu. Ja nie wiem, ja nie widziałem umowy, także ja nie wiem, jaki okres tam jest. Nie wiem. Wypada do dzisiejszego biorą, dlatego jednak, że to się robi dla społeczeństwa. Tu pan Rajcik przed chwilą nie tak dawno mówił właśnie, że nie będziemy robić związek, które będą zostały w przeszłości z oczekiwaniami mieszkańców. Dlatego akurat tutaj chciałbym podkreślić, że to jest nawet jakby państwa obowiązek, żeby nawet jeżeli dało to, ponieważ to jest taki moralny obowiązek, żeby skonsultować z mieszkańcami. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że ta sprawa nie dotyczy dwóch miejscowości. Tam są ludzie z wielu miejscowości, którzy korzystają. Ja myślę, że jeżeli będzie zorganizowane spotkanie pewnie w tej sprawie i wtedy należy się zatroszczyć o to, żeby wszyscy, którzy korzystają głównie z tego zbiornika, żeby oni byli, bo oni są najbardziej zainteresowani. Bo mają największą wiedzę, w jaki sposób ten zbiornik, oni chcą... Rozumiem, panie Piotrze, wystarczy, żeby ich powiadomić, że jest zabranie w Czernicy albo w Ratownicy w takim i takim terminie, jeżeli są zainteresowani. Nie chodzi o to. I kończąc, chciałbym się może wyjść na taką szkolenie tutaj i na pewno to nawet było w gminie. Chciałbym na to się powołać. Było szkolenie dla Stowarzyszenia Węgrów z tematu.
ale była wyznaczona rzeka, która była w pierwotnym wydaniu, ciek wodny, powiedzmy jak Piskorna. A potem była ta rzeka pouregulowana i było powiedziane, i ta uregulowana rzeka była piękna, z płytami takimi betonowymi na boku i było powiedziane na tym szkoleniu, że nie tego oczekujemy i zasoby dobra i dawna to jest właśnie zasób przyrodniczy. Tak jak powiedziałem, ludzie, którzy tutaj mieszkają, powinni mieć świadomość. Ja bym, panie przewodniczący, chciał, żeby pan w 10 zdaniach powiedział, bo pan podjął decyzję już i państwo radni podjęliście decyzję, ale żeby pan powiedział w 10 zdaniach, co ma być na tym zbiorniku zrobione. Dokładnie, żeby pan powiedział, że będzie to, to, to i to. Nie, nie co przedsiębiorca powiedział, to pan, żeby powiedział, czy będzie odpłatnie, czy nie odpłatnie. I jeszcze jedna rzecz kończąc. Kończąc, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Że jeżeli pan się przyjmie, bo taka była to argumentacja. Taka była argumentacja, że 30-letnia dzierżawa jest dlatego, że jest duży nakład pracy, duże finanse za tym idą i w związku z powyższym musi być publiczna. Musi być kompensata. Zatem chciałbym zwrócić uwagę, że przedsiębiorca, który takie ma prawo, musi mieć przynajmniej oszacowany biznes plan, czyli pan nie może powiedzieć, że pan nie wie, ilu będzie ludzi. Pan, jeżeli pan będzie chciał odbierać o fundusze zewnętrzne, unijne, to pan musi mieć biznes plan, czyli pan musi założyć, że ze zbiornika będzie kosztował 1000 ludzi, 2000, 3000, bo pan musi zwrócić inwestycje. Ale nie wspomniałem, panie Krysze, ile będzie mieszkańców gmina, ile będzie z zewnątrz. To jest szacunkowe, to nie ma znaczenia. Nie, pan nie mówi się, jeżeli gmina, przepraszam, jeżeli gmina, bo chodzi mi z państwa, jeżeli gmina jest 10 tysięcy ludzi, to wiadomo, że te 10 tysięcy nie utrzyma tej infrastruktury, bo nie wszyscy nas skorzystali. To są szacunki. Ja rozmawiam o pojęciach ekonomicznych, proszę państwa, a nie o gdyby nas. I jeżeli przedsiębiorca mówi, że czegoś nie wie, to albo nie wie i nie jest przygotowany do tego, albo po prostu nie ma tego biznes planu. I my tak naprawdę daliśmy poruszamy w obszarze i wiadomo gdzie. Dobrze, proszę państwa, ja głosuję jeszcze jedno słowo, bo no, widzę, że z pewnych rzeczy, które na początku tutaj wymieniłem, o których powiedziałem, no, nie zostały wyciągnięte wnioski. Ja powtarzam jeszcze raz, konsultacje na temat zalewu i tej mariny były prowadzone już chyba 6 czy 7 lat w ratownicach do tyłu. Ja mówiłem i powtarzam jeszcze raz. To nie jest tak, że ja sobie coś wystawiam z palca i chcę to wprowadzić w życie. Proszę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a ja to zrobiłem, byłem w takiej marinie, która jest w Urazie, na której widziałem, jak oni tam funkcjonują, jak można byłoby to na nasz teren przenieść, jak korzystają tam z tego mieszkańcy, nie tylko Wrocławia, bo mieszkańcy, którzy są mieszkańcami Urazu, jak stworzyli bardzo piękny ośrodek kultury, gdzie co roku są organizowane występy zespołów śpiewających szanty, jak przy okazji tego portu można było życie kulturalne całej okolicy jakby zorganizować. To nie jest tak, że ja mam tylko koncepcję, a w ogóle żadnych przemyśleń z tym związanych. Bardzo, bardzo, bardzo wtedy starałem się, żeby proszę? Czyją własnością jest tam? Tam jest właścicielem, jest prywatny, właśnie prywatna osoba, pan Piotr Sławy i on jakby przy współpracy ze stowarzyszeniem, które powstało przy tej marinie, organizuje praktycznie życie towarzyskie tej miejscowości Uraz, bo mieszkańcy, którzy weszli w skład tego stowarzyszenia, no, kreują tą miejscowość na taką miejscowość sportową, wypoczynkową i wiele atrakcji można było tam zorganizować. Tam są łąki przygotowane do przyjazdu tych osób, które mieszkają pod nawetami, które przyjeżdżają z kempingami i mówię, mają dostęp do prądu, do świeżej wody. Ja zapraszam, żeby tam pojechać zobaczyć. I dzisiaj opowiadanie, że a może tak, że przemyślenia. Tam przemyślenie już to dawno, a my chcemy, nie wiem, na czym myśleć, na czym to już coś kiedyś przemyślał. Można oczywiście każdą teorię odpalić. Każdy z sytuacji, pan tutaj na pewno potwierdzi, sytuacji stopnia wodnego w Walczycach, który dzięki właśnie takim konsultacjom, ciągle jakimś problemom budowali przez prawie 30 lat,
końca nie widać, a tylko dlatego, że ciągle rodzą się jakieś nowe pomysły, nie można tego ogarnąć, bo albo rybka, albo akwarium, albo jakiś inny pomysł powoduje, że inwestycja, która mogłaby na rzeczowność wody bardzo zdecydowanie wpłynąć, nie jest realizowana, bo ciągle są podstawy jakiejś wątpliwości. Także nie jest to tylko tak, że ten pomysł nie był konsultowany, nie był dyskutowany, bo to, żeśmy przerabiali właśnie 6 czy 7 lat wstecz. I to zostało zawarte w lokalnej strategii rozwoju miejscowości Ratowice. Te dokumenty wszystkie są też w gminie, są do wglądu. Nie było to anonimowe, bo wtedy te strategie żeśmy też przyjmowali jako rada. Także proszę nie sprowadzać to na taki ten, że jest coś, jakieś objawienie nagle, co się dzieje, to nigdy nie było poruszane, nigdy nie było konsultowane. Dobrze, ja zamykam dyskusję, będzie przygotowana umowa, wszystkie te rzeczy, które są związane z tym, że jeszcze budzą jakieś wątpliwości, będą przedstawione radzie. Ja wiem, że jest przygotowana też tutaj taka wizualizacja. Szkoda, że ona nie była w międzyczasie jakby pokazana, tej marini i tego wszystkiego, ale ja myślę, że trochę zaufania, trochę jakiegoś takiego, że chce się zrobić coś dobrze dla gminy, powinno jednak w nas funkcjonować, bo przecież po to tutaj jesteśmy. A ja się pod tym podpisuję, bo znam sprawę tej mariny związanej z tym, która jest organizowana w Urazie. Nie ukrywam, że już wtedy, jak te konsultacje były przeprowadzane, rozmawiałem z tym panem, to są bardzo drogie rzeczy i przejść przez tę ścieżkę formalną i pozwoleń tego wszystkiego, to nie jest prosta sprawa. No, ja jeszcze dodam, może podam przykład mariny na terenie powiatu wrocławskiego w Mietkowie. Jak Mietków naprawdę w tej chwili szybko się rozwija i w dużej mierze dzięki tej marinie. Ile zyskuje? Ja mam prośbę, żeby na zebrania miejskich w Ratowicach i Czernicy ta wizualizacja była przedstawiona. Jest. No, nie, to jest. Ja przedstawiam na mieszkańców. Ale to jest sobie prosto. Ale mieszkańców. A no mieszkańcy też mogą. Zebrania miejskich. Dobrze. Tak, kończymy sprawę za linię. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, taka ciekawa sytuacja wynika z tego, że mamy sklep Tesco, ale nie możemy się do tego Tesco dostać. Robione jest wodnie na miejscu już po drugiej stronie, a u nas od tego rozproszenia już kilku lat. Już stowarzyszenie dyskutowało tutaj w tej dziedzinie i myśmy dyskutowali już tutaj po prostu, żeby nawet publika zrobić sobie demo przyjęcie do Tesco, czy nawet do CBD-u, żeby się można nie było dostać. Sporo ludzi, którzy. Ale jest pytanie, panie sołtysie, czego pan oczekuje, żeby rada jeszcze w tym roku środki znalazła i ten projekt wykonała? Nie, po prostu jest dyskusja, czy takie coś będzie wykonane kiedyś. A więc to już do następnej rady pytanie, następnych radnych, ale ja nie ukrywam, że będę proponował również do budżetu na rok przyszły chodnik z tamtej strony, żeby połączyć Dziewiczową z Kamieńcem. Także z tym, że musimy jeszcze, panie sołtysie, proszę posłuchać. Musimy jeszcze poczekać, ponieważ zmieniają się zasady dofinansowania Dolnośląskiej Służby Dróg Kolei na chodniki. Mianowicie obecny dyrektor przyjmuje taką zasadę, że gminy bogatsze będą nie 50, tylko być może nawet 70% środków dofinansowywać. Ja jeszcze nie znam dokładnego podziału, ale są kryteria opracowane, ponieważ wychodzi z założenia, że gminy bogate to by sobie chodniki przy drogach wojewódzkich szybko wykonały, natomiast biedne w ogóle nic by w tym zakresie nie zrobiły. Także będę oczywiście proponował. To nie moje tylko pytanie mieszkańców. Ale nie gwarantuję, że mój następca, że następcy tutaj tej rady, czy to będą, życzę wam, żeby was jak najwięcej zostało w składzie kolejnej kadencji.
kadencji zadecydują o tym. Także ja będę proponował również chodniki przy drogach powiatowych i przy drodze wojewódzkiej. Proszę. Ja chciałam jeszcze zabrać głos na ten sam temat, o którym tutaj wspomniał pan sołtys Rózgajkowa. A mianowicie chodzi tutaj, co pan sołtys mówił na temat chodnika przy drodze wojewódzkiej od Tesco do Gajkowa. Ja również chodzi tutaj o chodnik przy drodze w Kamieńcu Wrocławskim do chodnika, którym się potem jedzie tam do cukierni biskupi. Ja chciałam tylko przypomnieć panie wójcie, że te dwa wnioski do pana wójta skierowała Komisja Oświaty, dlatego, ponieważ do Komisji Oświaty wpłynęły pisemne wnioski mieszkańców Kamieńca i Gajkowa, konkretnie z Gajkowa, to pamiętam, pan Łukasz pisał na ten temat i pan wójt na jednej z komisji wspólnej powiedział, że takie pismo poszło do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie tego łącznika w Kamieńcu Wrocławskim przy Rondzie. Ponieważ brak tego chodnika jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców, którzy wracają z Wojnowa, kiedy korzystają z autobusu 115. I wiem, że pan mówił o tym, że takie pismo poszło. Ale tak, ale czy ma pani świadomość, że na drogę wojewódzką gmina dała tyle i tyle pieniędzy? A więc Urząd Marszałkowski mógł podać 50% i to zadanie jest w tym roku realizowane. Panie radna, gdyby pani od kadencji starała się, żeby to co roku przeznaczać 150 tysięcy, to już byśmy to minęli rajd. Proszę pana, nie o to chodzi co roku, tylko co roku. Zaraz, chwileczkę proszę pana. Ja co roku podaję tutaj propozycji i staram się o drogi. A jak z tego wynika, że drogi czekają po 3 lata, aby je zrealizować, a wprowadza się nowe inwestycje. Tutaj chodzi, że my jako Komisja Oświaty i Spraw Społecznych przyjmujemy różne wnioski od mieszkańców i staramy się, kiedy są te wnioski, je realizować. I stąd, ale tak, jeszcze stąd ten wniosek poszedł do pana wójta. A więc poszedł i te pieniądze w ramach 150 tysięcy zostały przyznane. A więc będzie zadanie realizowane za 300 tysięcy. Nawet może tam trochę więcej. Oni dołożą więcej jak 50%. Ale ja jeszcze chcę przypomnieć, że pamiętajcie, nie jedna komisja decyduje o budżecie, tylko decyduje rada. A więc wnioski komisje tworzyły różne, a pod możliwości finansowe można było zadania przyjąć na całej Radzie. A więc to nie znaczy, że jedna komisja wniosek zgłosi, to wójt już na podstawie tego musi zadanie przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego. Ale pan wtedy powiedział... Tak, byłem, no i myśmy rozmawiali. W ramach 150 tysięcy, które Rada przyznała, jest realizowany chodnik w Kamieńcu. Ale chodzi o ten łącznik, natomiast musicie wziąć pod uwagę, że na rok przyszły, to jeszcze decyzje są niepodjęte, jakie i gdzie chodniki będą realizowane. Tutaj ja zasygnalizowałem, że między innymi dyrektor zarządu dróg wojewódzkich przyjął taką zasadę, że w przyszłym roku będzie na innych zasadach to już rozdzielane. Nie 50 na 50, jak było dotychczas, ale jeżeli gmina ma większy budżet w przeliczeniu na mieszkańca, to będzie musiała więcej dołożyć. Być może 60-70%, a oni 30%. Natomiast gminy o niskim dochodzie mogą nawet dostać dofinansowanie 70%. A swojego budżetu tylko przeznaczyć na ten cel 30%. Ja podaję przykład, bo ja jeszcze nie znam tych kryteriów, które zostały zatwierdzone. Thank you.
określić dokładnie, nie publicznie tu nie podawać, bo można nazwisko tej osoby podać nam i my się tym zainteresujemy. Proszę Państwa, pan Kosowska. Tam ludzie wracają z pomocy.
Koinowa, wysiadając z autobusu, idą na pieszo. I ten chodnik nie sprawi do końca kamienica, tylko dosłownie kawałek tej między innymi. Dlatego ja pana zapytam, na jakim etapie te rozmowy się odbywają z urzędem wojewódzkim, ponieważ tam jest niewielka długość tego chodnika, a jest bardzo niebezpieczna dla mieszkańców. Dlatego ja się przyszedłem z panią na to. Ale przecież ja już tłumaczyłem, ile byśmy mieli środków i wskazywaliśmy, z której strony można to zadanie realizować. Nawet podpowiadaliśmy, że być może tamtą część, a nie tą, którą w tej chwili realizujemy. Okazuje się, że tam trzeba wzmocnić ruch. I są to tak olbrzymie koszty, że kilka, 10 metrów z tym w ramach roku zadania. Ale wybrali oczywiście tamtą stronę, którą w tej chwili realizują. Ulica Jest 35 000 jest w przodu, przegód, dwie ulice. Ja może powiem, jeżeli to kogoś interesuje, to rozstrzygnięte zostały trzy kolejne bardzo przetargi. I w stosunku do kwot, jakie były przewidziane dla realizacji tych zadań, zaoszczędziliśmy 35 000. I oczywiście następne będą zaraz przygotowywane. Ale jeszcze dla informacji radnych wydaje się, że bardzo ważna rzecz, mianowicie odbył się już przetarg na odbieranie śmieci na terenie między innymi naszej gminy, która szuka słowa. Pan mówić tylko nie znajdzie, a nie wyda się jakaś. To jest zaopiniowanie pozytywnych projektu uchwały w sprawie ustalenia na ulicy we wsi na tej. Czekaj, bo pan wyjdzie znalazł. Znalazłem. A więc ja mówię o ofertach, jakie wpłynęły na 8 gmin, które działają w ramach Związku Śledza i między innymi na Czernicę. Jedna oferta tylko była. Kwota była przewidziana przez zamawiającego na naszą gminę 3 299 195 zł, a została przeszona na 2 200 000 zł. A przetargi poszły na 19 243 000, prawie 5 milionów mniej jak przewidywała firma, która była. Nie. To weźcie pod uwagę, że gdybym porównał kwotę, która była zgłoszona w roku, to ona pokrywała na 50% tego, co było, i alba na terenie naszej gminy. Także oni próbowali tu nas namówić do tego, żebyśmy im dali jakieś dodatkowe zgłoszenie, ale no niestety to przetarg ponieśli straty na gminie Czernica. Natomiast ta oferta już jest taka bardzo, bo prawie zbliża się wniosku, która jest przewidywana. Ale jest pytanie, czy a my to chcemy pomagać, że Sejma ma to pewne pośle, że ja tego pytanie. Tak, na Komisji Oświaty, bo mogę i na sesji. Bo na to, że
będzie tylko przodków. Ale komisja powinna się zająć. Bardzo dużo czyści, gruzu, nadania naszej gminy jest składane. Oczywiście, że się proszę Państwa, że że nigdy już tak tanie jak teraz nie idziemy. Tak, ale okazuje się, że jak już są wątpliwości, na ten początku się trzeba to ustawić. Panie Przewodniczący, ja myślę, że dobrze, że przyjęli rezygnację gminy Gorzowca, bo te wątpliwości są znane, moje działy się wyjaśnią, a na komisji oświadczenia poprosimy to plan merytoryczny. Teraz pokażcie, jakie tutaj mają braki, bo chwało, że już komisja oświadczenia przyjęła. Teraz to ja myślę, żebyśmy sprecyzowali połączenie tego. Ciągle rozpoczyna informacje, działania do potrzeby na razie. Taki regulamin na sprawdzą będzie ogromny rektorata, to inne nigdy nie będzie. Dlatego nie można sprawdzać oficjalną informację, jak zobowiązujemy do parku, że nie jest właśnie podawany na radę. Kierowane są takie pisma do pracownika. Proszę mi pokazać. Ale też musi być jakiś. Uważam, że ja już po raz kolejny, panie sekretarzu, musimy być przygotowani na te pisma, które są poruszane, czytane na Radzie, żeby nie pan, jak to jest jednak, a więc jeżeli pani właśnie, jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, to wiadomo sprawa, że my nie odpowiadamy. Musi śledzić mieszkańców. Ale w tym miejscu, co się działo, co to wie, co tam się wydarzyło. Przeczona komisja nie omawiała projektu tego. I kto to tam? Nie, nie, nie.
Nie można i po analizie na komisji budżetu można na komisji wspólnych. Ja tutaj nie robię. Bo tak ja to jest osobą w pracy, jeżeli mam na przykład park w Kamieńcu, to dla całego parku jest rewizja. Ale to, to jest pismo, które wpłynęło już po komisji. Proszę wyjść od przedmiotu regulacyjnego, tam gdzie są wypłynęły. A więc, ale ja tłumaczyłem panu Dobrzeńskiemu na temat tej świetlicy. Dzisiaj wyjaśniałem, że przyjmujemy to zadanie z realizacji roku przyszłego. Ja mówię o prostu, że to jest
widoczne dla gminy. Bardzo widoczne. Jest pan sobie mieszkańcy ziemi, ale to będzie podpisywał całość gminą. A właśnie to gmina zawsze jest wypłacalna, gminę zawsze można pociągnąć finansowo. To znaczy, każde zadanie trudne daje gminy. Ale tu oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba by było kolejne szkoły przyjąć. Bo to jest około 50 minut. Później rozliczać, ściągać te pieniądze. To one oczywiście ale panie Bogu, to jest dobrze pomieszkać. No właśnie, zaczynam o tym dokumencie. Ja wiem, ale jak pani mówi, że gmina się nie łapie. Ale ja mówię o kawce. O kawce. I właśnie mówiła, że może łapać ten dokument, ale mówisz, że gmina jeszcze nie ma takiej umowy właśnie skonstruowanej od kątem tego dokumentu. Znaczy, jak jeśli chodzi o prokuratora, to jest gmina więcej późności, jeśli nie łapiemy tego jeszcze. Ale ja mam taką propozycję. Proszę się podsumować takie krótkie streszczenie tego tematu i każdemu radnemu sołtysowi dać na sesji najbliższej, bo to dzisiaj to też nie wiem, a poza tym jesteśmy w znaczeniu, wszyscy znaczeni jesteśmy.